Ja bardzo raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i możliwość kontynuowania tematu ewolucji. Pokrótce przypomnę, że w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy na temat biogenezy i ja tutaj gdzieś próbowałam tak szczegółowo opowiedzieć, jak świat organizmów żywych rozwijał się od samego początku. I ta część wykładu już dotyczy bliżej, jest jakby to wykład bliższy naszym zagadnieniom, naszym jako ludzi, ponieważ chciałabym w tej części, w tej drugiej części wykładu opowiedzieć, w pierwszej części dopowiedzieć to wszystko, czego nie dopowiedziałam wtedy w zeszłym miesiącu, ale też rozszerzyć tę treść na antropogenezę, czyli ewolucję człowieka, żeby właśnie w tym świetle, w tym kontekście spróbować przyjrzeć się ewolucji religii w pewnym sensie, bo też myślę, że warto, skoro tutaj właśnie to spotkanie ma gdzieś jakby mieć ten kontekst naszej religii chrześcijańskiej, to spróbować jakby się przyjrzeć, w którym momencie ewolucji człowieka człowiek stał się istotą religijną, jakie były tego pierwotne powody i jak my w tej chwili możemy z tych powodów pierwotnych skorzystać. Ja już tutaj udostępnię prezentację. Rozumiem, że ona się właśnie Państwu wyświetla. Tak jest. Więc ja sobie pozwolę, przepraszam, tutaj przewinąć do poprzedniego jeszcze wykładu, którego nie udało mi się dokończyć. Ja tutaj właśnie robiąc wstęp do ewolucji, powiedziałam Państwu, jakie główne czynniki powodują, że proces ewolucji zachodzi, a jakie główne czynniki powodują proces specjacji, czyli powstawania nowych gatunków. Mi się wszystkie te zagadnienia przydadzą bardzo w momencie, kiedy będę już przechodzić do antropogenezy, czyli stricte specjacji, w wyniku której powstał najpierw rodzaj homo, z czasem gatunek homo sapiens. I tutaj właśnie w zeszłym miesiącu o specjacji już udało mi się powiedzieć, więc ewentualnie odsyłam do tego poprzedniego wykładu, tej pierwszej części. Nie udało mi się wówczas, ze względu na brak czasu, opowiedzieć o izolacji rozrodczej, która jest głównym warunkiem zajścia procesu specjacji, jako iż jedna z definicji gatunku w sensie biologicznym, to jest definicja, która powie, że przedstawiciele danej populacji są rozpatrywani w obrębie jednego gatunku, jeżeli, i to jest pierwszy warunek, w warunkach naturalnych mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, czy jakby występuje między nimi przepływ genów i skutkiem tego przepływu genów, i to jest bardzo tutaj jakby konieczna sprawa, jest pojawienie się potomstwa, które też jest płodne, czyli może te geny dalej przekazać. I jeżeli te kryteria nie są spełnione, to nie możemy osobników rozpatrywać w kontekście gatunku, w sensie biologicznym. Jeśli chodzi o izolację rozrodczą, czyli tą barierę w krzyżowaniu, to ona się odbywa na dwóch szczeblach, na szczeblu postzygotycznym i na szczeblu prezygotycznym. Tą granicą pomiędzy jest fakt, czy dochodzi do powstania zygoty, z której rozwija się organizm potomny, czy też nie. Bo prawda jest taka, że nawet jeżeli osobniki w obrębie danej populacji się ze sobą krzyżują, czyli jakby dochodzi do skrzyżowania, to potomstwo, które po tym krzyżowaniu się pojawia, oczywiście w momencie, kiedy jest płodne, to jest sprawa zamknięta, mam do czynienia z przedstawicielami danego jednego konkretnego gatunku, w momencie, kiedy to potomstwo nie jest płodne, czyli na przykład po skrzyżowaniu osła i klaczy powstaje
bezpłodny muł. Ewentualnie to potomstwo nie dożywa wieku rozrodczego, czyli jest rachityczne, jest osłabione i gdzieś na wczesnych etapach rozwoju ginie, to wówczas już mamy do czynienia z izolacją rozrodczą, czyli z barierą w krzyżowaniu, bo jako żywo potomstwo nie może swoich genów przekazać dalej. Ten mechanizm izolacyjny jest dosyć kosztowny energetycznie, bo jednak osobniki wciąż tracą czas na rozród, a potomstwo, które się rodzi, nie nadaje się do posiadania swojego własnego potomstwa. W związku z powyższym, na drodze selekcji naturalnej, powstało bardzo wiele mechanizmów, które właśnie są izolacją rozrodczą na poziomie, tutaj akurat mają Państwo właśnie taki klasyczny przykład mieszańca międzygatunkowego, czyli muła. Natomiast większość rozwiązań, które faworyzuje selekcja naturalna, to są rozwiązania, w których to ma nie dojść do powstania w ogóle zygoty. To może być tak, że na przykład osobniki będą z danych populacji, które istnieją na danym terenie, przeprowadzać i których to linie rozwojowe niedawno się rozeszły, będą na przykład mieć swoje okresy rój w różnych porach roku i gdzieś tam ich właśnie okres rozrodczy się na siebie nie nałoży. I to może być tak zwana właśnie izolacja sezonowa. Może się zdarzyć, że przedstawiciele danych populacji po prostu nie będą się sobą interesować, bo się im na przykład ich dźwięki przez nie na przykład wydawane nie będą się sobie podobać i to jest tak zwana izolacja behawioralna. Może się zdarzyć, że one będą próbować ze sobą kopulować, ale ich narządy rozrodcze już w tej kopulacji nie będą potrafiły uczestniczyć. Ewentualnie nawet może się udać kopulacja, ale plemnik nie rozpozna komórki jajowej i już następuje tutaj ten etap izolacji prezygotycznej, przy czym jeszcze ta właśnie, czy mechaniczna, że one próbują kopulować, czy wręcz izolacja gamet, że do kopulacji doszło, ale gamety się nie połączyły, one są jeszcze kosztowne z punktu widzenia energetycznego. W związku z powyższym populacje, no ewentualnie też mogą populacje, przedstawiciele danych populacji, które właśnie, których linie rozwojowe się rozchodzą, próbować zajmować takie nisze ekologiczne, które się nakładają, czyli nie wiem, jedne zostają na drzewach, a inne na przykład gdzieś tam zaczynają znajdować się w jakichś innych miejscach, na przykład tak było też w przypadku antropogenezy na sawannie, prawda, czyli na innym zupełnie terenie w obrębie danego siedliska. I rzeczywiście te trzy pierwsze aspekty barier rozrodczych, czyli właśnie taka ekologiczna, że zajmujemy różne miejsca w obrębie danego siedliska, ewentualnie sezonowa, że nasze okresy rój przypadają na różne pory roku, ewentualnie właśnie behawioralna, czyli że odgłosy, zapachy, gdzieś tam to wszystko, co jakby tworzy fenotyp osobnika, nie przystaje osobnikom innej populacji. To są te najkorzystniejsze, jeśli chodzi o straty energii, bo rzeczywiście one gdzieś tam nie powodują właśnie straty zasobów i czasu na rozmnażanie. I w momencie, kiedy będziemy już myśleć o antropogenezie, czyli o ewolucji pierwszych hominidów w Afryce, to trzeba jakby tutaj mieć też na uwadze, że w tym samym czasie ewoluowały inne człowiekokształtne, właśnie przedstawiciele, przodkowie dzisiejszych szympansów, goryli, orangutanów, gibonów. W związku z powyższym bardzo trudna była przy tak wczesnym rozejściu się linii rozwojowych rzeczywiście izolacja rozrodcza, bo one jednak rozwijały się na tym samym obszarze. Tutaj akurat u człowiekowatych nie ma czegoś takiego jak okresy rój, gdzieś ta płodność kształtuje się bez przerwy. Oczywiście w przypadku osobników żeńskich jest ona cykliczna, miesięczna, ale jednak nieustanna. W związku z powyższym właśnie przede wszystkim izolacja rozrodcza na poziomie behawioralnym albo ekologicznym miała największe znaczenie, żeby właśnie populacje, które się od siebie oddzielają, które jakby idą w swoje linie rozwojowe, które ulegają specjacji, żeby jednak nie traciły czasu na rozród i energii też przede wszystkim, bo to zmniejsza sukces rozrodczy, a właśnie w ewolucji gatunków no przede wszystkim chodzi o osiąganie tego sukcesu rozrodczego. I tutaj chciałabym też
jeszcze nawiązać, bo właśnie na ostatnim wykładzie zostawiłam Państwa z trzema tekstami, z czterema, z dwoma tekstami pani Szymborskiej, z tekstem Dusza, z tekstem Pochwała złego sobie mniemania i z dwoma tekstami właśnie Czesława Miłosza i Jana Rybowicza, które to teksty bardzo sobie cenię w takim namyśle nad ewolucją właśnie intelektualną, ewolucją umysłu, ewolucją, która jako żywo nie dotyczy zwierząt, i chciałabym do tych tekstów, nie wiem, czy Państwo je gdzieś tam przeczytaliście, ale do tych tekstów mam nadzieję na koniec wrócić, żeby jeszcze raz jakby spróbować tutaj zobaczyć, że ten rytm biologiczny, tutaj myślę, że dobrym będzie takim wstępem do właśnie tej mojej dzisiejszej części, do antropogenezy, właśnie wiersz pani Szymborskiej, Pochwała złego sobie mniemania. Proszę zwrócić uwagę, że w tym tekście, ja może nie będę go czytać, tylko tutaj Państwo, mam nadzieję, na niego rzucicie okiem. W tym tekście zdecydowanie autorka pokazuje kwintesencję biologii, że zasadniczo jak obserwujemy świat organizmów żywych, akurat w tym wierszu ssaków, gadów, w ogóle zwierząt. Zwróćcie uwagę, że tutaj pani Szymborska gdzieś jednak nie poszła w stronę roślin, tylko w stronę jednak zwierząt obdarzonych czuciem, obdarzonych układem nerwowym. To rzeczywiście oglądając interakcje w przyrodzie, które towarzyszą istnieniu człowieka, czyli nawet nie myślę tutaj o interakcjach, które gdzieś tam miały miejsce zanim doszło do hominizacji, to rzeczywiście trzeba zauważyć, że aktów agresji, bezwzględności i czegoś, co gdzieś być może nawet rodzi w nas jakiś rodzaj odrazy, w przyrodzie jest bardzo wiele i my nie używamy określeń, czy czasem używamy, na przykład, nie wiem, zły wilk, dobry zając. Dlaczego? Ponieważ zając jest ofiarą, a w tym wszystkim wilk jest drapieżnikiem, w związku z tym myślimy sobie zły wilk, dobry zając, bardziej w takim kontekście zły, bo groźny, jeśli zagraża zającowi, to być może nam też będzie mógł zagrażać, czyli w pewnym sensie to właśnie człowiek i to jest właśnie domena człowieka i gdzieś takie ukoronowanie, myślę, antropogenezy, o których etapach za sekundkę powiem, że gdzieś ten namysł nad światem w takim kontekście oceny moralnej to jest coś, co zdecydowanie zwierzęta czego zwierzęta nie doświadczają. Nawet jeżeli zwierzęta potrafią oszukiwać, potrafią używać różnych narzędzi, o których możemy mówić, opisując je w takim spersonifikowanym słownictwie, to jednak nie możemy ze zwierzętą zarzucić, że zachowują się niemoralnie. Nie możemy im przypisać moralności, nawet jeżeli te zachowania, bo my właśnie mamy tą możliwość właśnie wydawania moralnych ocen, to jest to właściwie takie narzędzie, z którego człowiek korzysta i je przenosi na zwierzęta, a wcześniej właściwie, i o tym bym chciała właśnie w tej części, przenosił te oceny moralne na współuczestników tej wspólnej drogi przez Afrykę. I właśnie tutaj myślę, że pani Szymborska słusznie trafia właśnie w to, że tylko człowiek ma tę świadomość pewnych zachowań, które może nazywać moralnymi lub niemoralnymi. I teraz pytanie, czy to ta ocena też nie ma, bo wydawałoby się, że jakby tutaj człowiek rości sobie do tego prawo, czyli jest ponad światem, ale pytanie, czy te oceny moralne rzeczywiście na początku nie miały właśnie służyć, nie miały być tym dodatkowym narzędziem, które zwiększało szanse na utrzymanie się pierwszych populacji hominidów w bardzo trudnych warunkach, jakie im wówczas Afryka fundowała. Też myślę, że warto zwrócić uwagę na naszego drugiego noblistę, który też w wierszu, zresztą w korespondencji do Tadeusza Różewicza, zwrócić uwagę, że Tadeusz Różewicz tutaj chodzi w dialog z Czesławem Miłoszem w tym wierszu, skąd bierze się zło, jak to skąd? Z człowieka, zawsze z człowieka i tylko z człowieka. To jest taka bardzo, bym powiedziała, trudna ocena
ludzkości, wydana przez Różewicza. Natomiast tutaj w odpowiedzi Miłosz: niestety, panie Tadeuszu, dobra natura i zły człowiek to romantyczny wynalazek. Gdyby tak było, można by wytrzymać, ukazuje pan w ten sposób głębię swego optymizmu. I teraz myślę, że taka kluczowa część treści Miłosza: wystarczy pozwolić człowiekowi wytruć swój rodzaj, a nastąpią niewinne wschody słońca nad florą i fauną wyzwoloną. Na pofabrycznych pustkowiach wyrosną dębowe lasy. Krew rozszarpywanego przez wilki jelenia nie będzie przez nikogo widziana. Jastrząb będzie spadać na zająca bez świadków. Zniknie ze świata zło, kiedy zniknie świadomość. Rzeczywiście, panie Tadeuszu, zło i dobro bierze się z człowieka. Myślę, że to jest bardzo sprytny tekst, który pokazuje, że tak naprawdę człowiek jest autorem zła, ale nie tyle dlatego, że czyni zło, tylko właśnie dlatego, że umysł człowieka jest predysponowany do wydawania pewnych sądów moralnych. I w związku z powyższym, gdyby człowieka zdjąć z tego świata, tych osądów by nie było, więc pojęcia zła i dobra też by nie było. Więc też chciałabym w drugiej części tego wykładu nad tym pojęciem zła i dobra, a w tym wszystkim też grzechu pierworodnego, właśnie spróbować jakby tutaj z Państwem posnuć trochę refleksji na temat właśnie tego, co tak naprawdę w naszym pojęciu dobra i zła się kryje. Też proszę zwrócić uwagę, że tekst psalmu Jana Rybowicza gdzieś jest takim tekstem bicia się w piersi, że jak człowiek uświadamia sobie reguły, które rządzą nim samym i światem, to dochodzi do wniosków właściwie takich, że ten świat go przerasta, że zasadniczo w świecie, w którym się odnajduje, to ostre widzenie świata jest bardziej ciężarem, jest tym smutkiem, być może tym smutkiem, o którym traktuje 8 błogosławieństw, błogosławieni, którzy się smucą, bo rzeczywiście jakby można wówczas we własnym umyśle stworzyć coś, co nazwiemy ideałem i do tego ideału przykładać siebie i świat i rzeczywiście przeważnie będziemy wypadać nie najlepiej. Natomiast do tekstu dusza myślę, że jeszcze na końcu mam nadzieję, że będzie czas, żeby wrócić. Natomiast teraz już chciałabym się zająć antropogenezą, czyli początkami rodzaju ludzkiego w takim kontekście właśnie pierwotnym. Rzeczywiście tutaj, jak do tej pory, też zapytano mnie ostatnio, jakie są te słabe punkty teorii ewolucji. Wydaje mi się, że i teraz mogą się Państwo ze mną nie zgodzić, ale w tej chwili teoria ewolucji tak naprawdę nie ma słabych punktów. Mechanizm powstawania życia na Ziemi z grubsza, takim swoim, można powiedzieć, mainstreamowym znaczeniu, został opisany i naprawdę bardzo solidnie, nawet nie powiem, że udowodniony, ale też cały czas udowadniany, ponieważ w związku z odkryciem metod inżynierii genetycznej naprawdę badania na poziomie molekularnym są tak zaawansowane, że właściwie to, co Darwin miał na myśli, żyjąc oczywiście w czasach bardzo trudnych dla siebie, bo nie znawszy mechanizmów dziedziczenia, właściwie w tej chwili materializuje się właśnie dlatego, że nauki szczegółowe dostarczają naprawdę połaci dowodów ewolucji. W związku z powyższym rzeczywiście jakby ta koncepcja ewolucji jest po prostu przez cały czas ubagacana i ja myślę, że właśnie to jest w teorii ewolucji fantastyczne, że gdzieś naprawdę można cały czas szukać dowodów, pochylać się nad nimi i tą naukę po prostu uposażać. Natomiast ten mechanizm rzeczywiście, ten podstawowy mechanizm ewolucyjny, o którym właśnie mówiłam ostatnio, mówiąc o biogenezie, czyli mechanizm właściwie samolubnych genów, replikatorów, które w organizmach żywych walczą o najpierw przetrwanie, przetrwanie, które wiąże się z maksymalnym dostosowaniem, a później rozprzestrzenieniem, rzeczywiście to się w organizmach żywych realizuje na naprawdę przebogate sposoby i można
no, można się temu przyglądać, można to podziwiać, można to zgłębiać. Natomiast rzeczywiście no jest to mechanizm, myślę, że do zrozumienia też trudny. Właśnie to w biologii wszystko, co ciekawe, jest niezwykle trudne. Z prostej przyczyny, żeby zrozumieć mechanizmy ewolucji, najpierw naprawdę trzeba się bardzo mocno zagłębić i poznać tajniki genetyki, a to jest naprawdę jedna z trudniejszych, takich bardziej też obszernych, chemicznych, biochemicznych dziedzin. A z drugiej strony rzeczywiście tajniki matematyki w tym ujęciu statystycznym, ponieważ mutacje, które są właściwie głównym motorem ewolucji, zdarzają się w bardzo konkretnym statystycznym aspekcie, w tej przypadkowości, w pewnym rytmie, który to rytm powoduje, że rzeczywiście co jakiś czas jakiś gen się psuje i albo się rzeczywiście zepsuje i organizm, który go posiada, zostanie wyeliminowany, albo ta nowa wersja genu spowoduje w danym środowisku jakąś cechę, która nagle okaże się być tą kartą przetargową, tym asem w rękawie, który to wyniesie czy grupę organizmów, czy cały gatunek na jakiś wyższy poziom ewolucyjny. I ten mechanizm właśnie genetyczny w kontekście selekcji naturalnej to jest ta główna zasada, którą po prostu możemy jej realizację co najwyżej w organizmach żywych podziwiać, nie wiem, zgłębiać. I też właśnie nauki szczegółowe, w tej chwili wszystkie, praktycznie wszystkie, anatomia porównawcza, biologia molekularna, biochemia, embriologia, naprawdę systematyka, to jest po prostu każdy jeden obszerny dział biologii, który tych dowodów ewolucji dostarcza. I co najwyżej właściwie to, co zostało jeszcze, to być może pewne rzeczy doszczegółowić. Być może uda się odkryć jakieś nowe mechanizmy, które ubogacą tą podstawową zasadę ewoluowania organizmów żywych, począwszy od stworzenia świata. I myślę, że to jest ten taki pierwszy punkt, no, powiedzmy, że słabości, że jeszcze wszystkiego nie wiemy, nie mamy jeszcze pewnych dowodów, a obserwując pewne rozwiązania, jest nam trudno uzasadnić, w jaki sposób dobór naturalny mógłby im sprzyjać. Ja myślę, że właśnie tym takim drugim dark side'em jest to, że jednak ewolucja dzieje się na przestrzeni czasu, który jest dla nas nie do wyobrażenia i którego nie możemy być świadkami. W związku z powyższym wyobrażenie sobie, że jakieś mutacje zdarzyły się w jakimś określonym czasie i produkty białkowe tych mutacji zaczęły ze sobą współpracować, dając jakąś tam cechę, która to cecha spowodowała, że organizm, który ją posiada, już wygrywa w walce o byt, już ma większe szanse statystyczne na to, że się rozmnoży, że swojemu potomstwu te właśnie swoje geny przekaże, ponieważ selekcja naturalna wyeliminuje tych, którzy tych korzystnych cech nie mają. Rzeczywiście no, jest to naprawdę no, coś bardzo trudnego do objęcia też takim aktem umysłu. Natomiast jeśli chodzi już o właśnie ten początek ewolucji człowieka, to rzeczywiście kolebką naszego rodzaju homo jest Afryka i wydaje się, że gatunku homo sapiens też, chociaż są na ten temat rzeczywiście różne jeszcze teorie, ponieważ, i tutaj ja to od razu podkreślę, żeby też dać temu odpowiedni wydźwięk, i to jest też pewien brak w teorii ewolucji. Mamy rzeczywiście dwa rodzaje dowodów ewolucji. Ja temat ewolucji zdecydowanie nie wyczerpałam, mówiąc ostatnio o biogenezie, mówiąc o czynnikach ewolucji, mówiąc o specjacji, bo nie udało mi się wyczerpać dość szerokiego tematu, jakim są prawidłowości ewolucji, czyli jakimi cechami ewolucja się odznacza, jak co ją cechuje, czy na przykład prawo wymierania, prawo preadaptacji itd., itd. Nie udało mi się również, więc gdyby była taka potrzeba, to można by było na przykład stworzyć jeszcze
jedną część tego tematu, mianowicie dowody ewolucji podzielone na rzeczywiście dwie główne grupy dowodów, na dowody bezpośrednie, których dostarcza paleontologia, też biogeografia, i na dowody pośrednie, których dostarczają współczesne już rozwiązania, czyli obserwowanie organizmów żywych w kontekście systematycznym, fizjologicznym, też biochemicznym, metabolicznym. Więc te dowody rzeczywiście zbierają się w taką pewną całość i tutaj no, zawsze będzie czegoś brakować. W przypadku pierwszych hominidów problem jest taki, że pochodzimy z ery kenozoicznej, czyli że jakby z czasów, kiedy ruchów górotwórczych i takich sytuacji geologicznych, które mogłyby zakonserwować materiał, rzeczywiście nie było za wiele. I też w związku z powyższym zachowanych danych paleontologicznych nie ma aż tyle, żeby można je było po pierwsze łatwo znaleźć, po drugie łatwo opisać. Naprawdę na tym tle gady, które świętowały swoją radiację, swój złoty okres erze mezozoicznej, rzeczywiście są dużo lepiej opisane w danych paleontologicznych. Właśnie dlatego, że się świetnie utrwalił materiał właśnie dzięki geologii skał, dzięki ruchom górotwórczym, które rzeczywiście bardzo porządnie szkielety dinozaurów zakonserwowały. W związku z powyższym danych, można powiedzieć, z czasów wcześniejszych, sprzed ery kenozoicznej, czyli sprzed czasu hominizacji, mamy znacznie więcej. Także jesteśmy na tyle młodym rodzajem, gatunkiem, że trudno rzeczywiście zebrać dane, które rzeczywiście mogłyby jakoś bardziej rozszerzyć, uszczegółowić ten obraz procesów ewolucyjnych, ale też nie ma na co narzekać, ponieważ sporo udało się znaleźć właśnie paleontologom i też naprawdę obserwując mechanizmy fizjologiczne, biochemiczne ciała człowieka, ciała naszych najbliższych przodków, też można wyprowadzić mnóstwo wniosków, które tylko potwierdzają to, co udało się znaleźć paleontologom. Więc jakby też proszę nie myśleć, że jakby tutaj te dane paleontologiczne są wystarczające. Nie są, ale na ich podstawie naprawdę można wyprowadzić bardzo wiele ciekawych wniosków. Wiadomo, że to jeszcze można jak najbardziej wzbogacić i rozszerzyć, ale też nie ma tutaj co wybrzydzać. Jeśli chodzi o właśnie pochodzenie człowieka, rzeczywiście, i to jest taki kolejny temat, który można by było też, myślę, że zaprezentować, bo to jakoś takie uświadamianie sobie naszej pozycji chociażby systematycznej, tak? Człowiek jako przedstawiciel królestwa zwierząt, czyli dlaczego należymy do królestwa zwierząt, a nie na przykład grzybów, tudzież roślin. Później dlaczego należymy do typu strunowców, a nie jakiegoś innego typu. Skąd się wywodzi typ strunowcy z jakich innych zwierząt. Wreszcie w obrębie typu strunowce należymy do kręgowców, czyli w odróżnieniu od niektórych strunowców mamy jeszcze kręgosłup. Wreszcie wśród kręgowców nastąpiła gwałtowna ewolucja, począwszy właśnie od gromady ryb, od pierwszych kręgowców wodnych, ich wyjścia na ląd i tych problemów, które na lądzie się pojawiły i które wymagały pewnych rozwiązań poprzez płazy gady i tutaj dwie grupy siostrzane pochodzące od gadów i właśnie jedną z nich to jest właśnie grupa ssaki, wśród których pojawiły się naczelne. Ja myślę, że żeby tak dogłębnie zrozumieć też problemy człowieka w Afryce, w tamtym czasie, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ssaki były stosunkowo młodą grupą ewolucyjnie wywodzącą się od gadów, zresztą po wielkim wymieraniu w erze, pod koniec ery mezozoicznej, właściwie z takiej bardzo małej grupy gadów, które po tym wielkim wymieraniu zaczęły się odradzać i właściwie które się nigdy nie odrodziły, patrzymy na współczesne gady i na chociażby wielkościowo miniaturki wielkich gadów jurajskich w postaci wszelkiej maści jaszczurów, jaszczurek, to rzeczywiście sobie możemy pomyśleć, że właśnie po gadach mezozoicznych, które wtedy zdominowały faunę na lądzie, rzeczywiście została tylko pamiątka. Natomiast
udało się właśnie po tamtym wielkim wymieraniu zwolnić na tyle niż ekologicznym, że grupa bardzo wąska stałocieplnych zwierząt, stałocieplnych, czyli bardzo wykosztowanych energetycznie, które zajmowały właściwie takie nisze, gdzie gady nie sięgały, w jakichś jaskiniach, tudzież właśnie w miejscach podziemnych, gdzie właściwie stałocieplność punktuje, to z tych zwierząt zaczęła się odradzać fauna na Ziemi na początku ery kenozoicznej i rzeczywiście to był taki, to zaczął się wówczas i trwa do teraz złoty okres ssaków. Tak? Nastąpiło ochłodzenie klimatu, więc bycie stałocieplnym naprawdę punktowało, ponieważ ten okres wysokiego tempa metabolizmu był zupełnie niezależny od temperatury otoczenia. To oczywiście wiąże się z kosztami energetycznymi, ale też daje pewne profity. W związku z powyższym człowiek jako przedstawiciel naczelnych, jako przedstawiciel ssaków należy do grupy najmłodszej ewolucyjnie, więc też jakby obarczonej pewnymi problemami chociażby nowych rozwiązań, które jeszcze mogłyby się chcieć utrwalić na przestrzeni kolejnych lat ewolucji. Więc jakby tutaj rzeczywiście też nasi przodkowie bezpośredni, czyli ssaki należące do rzędu naczelne, rzeczywiście zajmowały sporą część Afryki, lasy tropikalne. I właściwie taki strzał w stronę antropogenezy, w stronę już bezpośrednio hominizacji, czyli powstania pierwszych rodzajów homo, to był taki, można powiedzieć, stres klimatyczny, bo wówczas mniej więcej datuje się to na od 10 do 7 milionów lat temu, to jest początek antropogenezy takiej bardzo wczesnej. Tą przyczyną bezpośrednią wydaje się, że była zmiana klimatyczna, czyli wychłodzenie, wysuszenie znacznej części terenów w Afryce, czyli zawężenie miejsca, na którym występują lasy tropikalne. Co to oznaczało? No na pewno mniej drzew, na których naczelne niesamowicie prężnie się rozwijały i nie tylko naczelne, i które były ich i źródłem pokarmu, i schronieniem. Natomiast zwiększenie obszarów trawiastych, suchych, gdzie rzeczywiście no, przede wszystkim jest problem, żeby się schronić i żeby znaleźć pożywienie. Więc prawda jest taka, że ta zmiana klimatyczna spowodowała niesamowicie nasiloną konkurencję naczelnych, pierwszych naczelnych, które zajmowały wcześniej lasy tropikalne i które też no, tam ewoluowały w tamtych warunkach. Więc te początki ewolucji człowieka właśnie sięgają 10 milionów lat temu, gdzie część naczelnych po prostu z tych drzew musiała zejść w poszukiwaniu nowych miejsc, ponieważ ta konkurencja naprawdę przy tak ogromnych zmianach klimatycznych i ich skutkach bardzo mocno się nasiliła. Tutaj Państwu prezentuję drzewo rodowe człowieka, gdzie na tej drabinie poszczególnych form praludzkich już opisanych na podstawie danych paleontologicznych, udaje się, oczywiście cały czas to drzewo rodowe będzie będzie myślę, że coraz bardziej kompletne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wydaje się, że wówczas, kiedy nastąpiło 10 milionów lat temu to załamanie klimatyczne, to wówczas grupa nadrzewnych, naczelnych, która wydaje się jest grupą, z której wychodzi grupa małp człowiekokształtnych w rodzinie człowiekowate, czyli w tym pierwszych przedstawicieli rodzaju homo, to wydaje się być grupa ramapiteku, która wywodzi się z grupy jeszcze bardziej pierwotnych naczelnych, nadrzewnych naczelnych, driopiteków. Ich szkielety są całkiem prężnie opisywane. Niemniej jednak no, szału nie ma opisujący szkielety dzisiejszych małp. Właściwie te opisy ramapiteków i driopiteków są do nich bardzo zbliżone, czyli klasyczna budowa kręgosłupa w kształcie litery C, nadrzewny tryb życia. Właściwie to, co człowiek, bo żeby to też wybrzmiało, my należymy
do grupy naczelnych, chociażby dlatego, jaka cecha nas predysponuje, że kończynę górną mamy chwytną, czyli kciuk mamy przeciwstawny i to była właśnie domena pierwszych naczelnych. Też zachowania socjalne, dosyć taki zaawansowany rozwój mózgu właśnie związany z tymi zachowaniami socjalnymi, bo rzeczywiście w momencie, kiedy zachowania socjalne odgrywają bardzo ważną rolę w ewolucji, to się musi rozwijać kora mózgowa, ponieważ za zawężanie zachowań socjalnych, za rozpoznawanie, odróżnianie jednych od drugich, rzeczywiście to wymaga bardzo sprawnego uczenia się. W związku z powyższym rzeczywiście naczelne już na samym początku, gdzieś w momencie, kiedy, no właśnie, kiedy ich, no poproszę tutaj zwrócić uwagę, że ssaki zasadniczo, no może tutaj wyłączmy nietoperze, czterech kończyn używają funkcji lokomocyjnej. W momencie, kiedy kończyna górna staje się chwytna, to w pewnym sensie ona już nie służy tylko i wyłącznie celom lokomocyjnym. Ona może służyć też innym celom. W związku z powyższym kora mózgowa będzie się rozwijać, oczywiście pod warunkiem, że będzie miała odpowiednią ilość substancji odżywczych, ponieważ jest zmuszona do czynności nowych, innych niż tylko wcześniej właśnie te czynności lokomocyjne. Więc rzeczywiście naczelne to jest dobry start, to jest dobry start, bo to są rzeczywiście organizmy zwierzęce, które mogą więcej. I tutaj coś, co bardzo mocno właśnie nasiliło procesy ewolucyjne, to właśnie ta zmiana klimatyczna. Niewiele mamy danych w ogóle z okresu tego, co się działo w Afryce, chodzi mi o dane oczywiście paleontologiczne, od 9 do 3 milionów lat temu. Natomiast możemy domniemywać, że właśnie część ramapiteków podzieliła się w formy, które w tej chwili klasyfikujemy jako australopiteki, tam były australopiteki w dwóch rodzajach klasyfikowane, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus. I wydaje się, że właśnie australopiteki to była nasza bezpośrednia, mówię nasza w sensie rodzaju Homo, grupa wyjściowa, od której wyszły pierwsze formy hominidów, właśnie klasyfikowane w gatunku Homo habilis. Wydaje się, że właśnie z tej linii ewolucyjnej pochodzi też bardzo ciekawa grupa, myślę, że w ewolucji niesamowicie prężna, która zdominowała wręcz faunę afrykańską, czyli Homo erectus i też spróbujemy się dziś przyjrzeć, dlaczego akurat im się udało. I erektusi wydaje się, że opuścili po raz pierwszy Afrykę, że poszli na północ, że skolonizowali Eurazję. Eurazję, z czasem Amerykę, Australię. Natomiast wydaje się, że właśnie z erektusów zaczęły powstawać, czy właściwie oddzielać się grupy, które mogły wejść w linie ewolucyjne w stronę rodzaju Homo sapiens. Wcześniej uważano, że Neandertalczyk był właśnie taką grupą siostrzaną do grupy Homo sapiens, natomiast w tej chwili coraz więcej dowodów właśnie z zakresu genetyki wskazuje na to, że właściwie Neandertalczycy były pod gatunkiem w gatunku Homo sapiens, co oznacza te nowe dane ewolucyjne, że Neandertalczycy i sapiensi mogli się ze sobą krzyżować i że na skutek tych krzyżówek rzeczywiście na świat część potomstwa, być może mała część, ale jednak rodziła się płodna. I teraz jeszcze proszę spojrzeć na tą drugą drabinę drzewa rodowego. Tutaj mamy fajnie pokazane właśnie na podstawie przede wszystkim wykopalisk czasze, w jaki sposób próbuje się układać drzewo rodowe. Rzeczywiście tak mniej więcej 5 milionów lat temu zaczyna się linia ewolucyjna australopiteku. Część australopiteków wydaje się, że zostaje na drzewach, część schodzi z drzew. I ci australopitecy, którzy z drzew schodzą, wchodzą w linię rozwojową pierwszych hominidów, już klasyfikowanych właśnie w rodzaju Homo habilis, w gatunku Homo habilis. Wydaje się, że właśnie kolejną linią rozwojową
będą erektusi. Natomiast tutaj od erektusów wywodzą się sapiensi, zarówno w podgatunku Neanderthalis, jak i sapiens. Tak, i to jest ta prężna ewolucja od 3 do miliona lat temu. Także myślę, że to drzewo rodowe oczywiście będzie coraz bardziej takie pełne nowych doniesień, ponieważ cały czas trwają prace paleontologiczne i w Afryce, i na zachodzie Europy, i też w Eurazji, więc gdzieś tam faktycznie tutaj to drzewo się cały czas, jak tutaj nawet też widać, ubogaca. Ja zacznę właśnie od australopiteków, jako tych form praludzkich, które bezpośrednio poprzedzają rodzaj homo. Wydaje się, że są właśnie przodkami bezpośrednimi rodzaju homo. Udało się w 1974 roku, to była wielka, wielka rewolucja w myśleniu ewolucji człowieka, odnaleźć szkielet australopiteka, australos południowy, pitekus małpolud, południowy małpolud, stąd to określenie. Udało się odnaleźć szkielet 20-kilkuletniej, i teraz pytanie, czy powiedzieć kobiety, czyli przedstawicielki rodzaju żeńskiego, właśnie australopiteka, który się datuje na 3 miliony lat wstecz. Te metody datowania wykopalisk też bardzo prężnym są narzędziem działającym. Też można było na ten temat, myślę, że zrobić jakąś maleńką prelekcję, jak się w tej chwili właśnie określa wiek wykopalisk. I wydaje się, że to jest taki gdzieś czas właśnie tej ewolucji, która ma być pożegnaniem z lasem tropikalnym, a właściwie z życiem nadrzędnym. I na podstawie szkieletu wykopanego dokonano pewnych rekonstrukcji. Myślę, że one nie do końca tutaj, przynajmniej ta, którą tutaj Państwo widzicie, są udane z prostej przyczyny. Australopitecy na pewno, ich ciało jeszcze było pokryte grubym futrem. Z prostej przyczyny ten proces odwłasiania nastąpił w momencie, kiedy człowiek nauczył się używać ognia, najpierw podtrzymywać ogień, później go intencjonalnie skrzeszać. W związku z powyższym tutaj pani Lucy, zrekonstruowana na podstawie tego szkieletu, powinna być pokryta całkiem sporej grubości futrem. Natomiast rzeczywiście pojemność puszki mózgowej jeszcze bardziej zbliża ją do współcześnie żyjących małp czokokształtnych, gory, szympans, niż do hominidu. Niemniej jednak, co należało powiedzieć właśnie o przedstawicielach pierwszych australopiteków, którzy z drzew zeszli na sawannie, że musieli część przedstawicieli właśnie australopitków, czy może w ogóle jakichkolwiek naczelnych, bo to przypuszczalnie działo się też w wielu liniach rozwojowych, nie mieszcząc się właśnie na drzewach, których ubyło na skutek zmian klimatycznych, rzeczywiście nie wytrzymywali tej konkurencji i schodzili na sawannę. Na tej sawannie pojawiały się dwa problemy. Problem numer jeden to panteriny, czyli dzikie koty, które no, jako żywo im zagrażają i po prostu mają je jak na tacy widocznymi, nie na drzewach. I po drugie problem ze znalezieniem pokarmu, bo jako żywo na drzewach można było go wcześniej znaleźć dużo więcej. W związku z powyższym fakt wyjścia na sawannie spowodował utratę konkurentów nadrzewnych, ale też potrzebę nowych rozwiązań. Wydaje się, że to, co już u naczelnych, zresztą u małp współczesnych to jest też widoczne, australopitecy potrafili, uwaga, używać narzędzi. Używać narzędzi to nie znaczy to samo, co je wytwarzać. Australopitecy najprawdopodobniej potrafili na przykład kijami, kamieniami odstraszać dzikie zwierzęta, ale żeby to było skuteczne, trzeba się było poruszać w grupie. Więc właściwie najważniejszym aspektem wyjścia na sawannę była grupa zorganizowana. Zorganizowana będzie znaczyło, że przedstawiciele tej grupy siebie rozpoznają i wiedzą, na co ich stać. Czyli jakby tutaj pojawia się niesamowita potrzeba rozwoju mózgu właśnie w tym aspekcie poznawczym, w aspekcie rozróżniania członków grupy, co
u innych zwierząt, tak na dobrą sprawę, nie funkcjonuje aż w tak sprawny sposób, bo nie jest najzwyczajniej w świecie aż tak bardzo potrzebne, jak wtedy było na to zapotrzebowanie. Także rzeczywiście to poruszanie się na sawannie jakby otworzyło pewne rozwiązania ewolucyjne. Rozwiązanie pierwsze, rzeczywiście dwunożność, ponieważ na sawannie ilość promieni słonecznych, w tym promieni UV, rzeczywiście jest bardzo wysoka. W związku z powyższym dwunożność sprawia, że mniejsza powierzchnia ciała jest eksponowana na słońce. Czyli to promieniowanie UV, które jest silnie mutagenne, aż tak mocno nie oddziałuje na warstwę rozrodczą, na skórkę. Też wówczas najprawdopodobniej pojawiła się bardzo duża ilość melaniny, która ma tą skórę przed nadmiernym UV chronić, i skórę, i tęczówkę. Kolejna rzecz to rzeczywiście rozwój gruczołów potowych, ponieważ rzeczywiście w dwunożności w porównaniu z czworonogimi wrogami, jakimi były wówczas przedstawiciele panteriny, lamparty, tygrysy szablozębne, rzeczywiście dwunożni mieli dużo gorsze szanse na chociażby ucieczkę, ponieważ poruszanie się na dwóch nogach to jest poruszanie się znacznie wolniejsze, a zmęczenie takim poruszaniem powoduje przegrzanie i jakby tutaj to był też ich w pewnym sensie problem. Więc te warunki sawanny rzeczywiście gdzieś tam bardzo mocno faworyzowały rozwój kory mózgowej, kory, która ma odpowiadać za z jednej strony zapamiętywanie przedstawicieli grupy, a z drugiej strony, która to kora mózgowa ma pomóc przetrwać w takim sensie na przykład obrony poprzez sprytne rozwiązania, a nie poprzez energochłonne rozwiązania. Czyli na przykład używanie narzędzi w celu chociażby rozdrabniania nasion, bo jeżeli nasiona są rozdrabnione, to są lżej strawne i wówczas ilość kalorii przyswojonych w jednostce czasu jest wyższa, co pozwala utrzymywać bardzo kosztowny energetycznie mózg, tym co się może rozwijać. Kolejna rzecz, używanie narzędzi pozwala, i wydaje się, że to był niesamowity skok w ewolucji właśnie grupy Homo habilis. Tutaj też jeszcze zwracam uwagę, że właśnie na sawannie najbardziej taka niebezpieczna grupa wroga pierwszych hominidów to były panteriny, to były lamparty, które są nadrzewne i które na drzewach stanowią zagrożenie i też traktują naczelne jako swoje ofiary i też zabierają im padlinę. I tygrysy szablozębne, znaleziono mnóstwo czaszek pierwszych hominidów z śladami właśnie zębów tygrysów szablozębnych, które w tej chwili nie występują, bo wydaje się, że bardzo sprawny myśliwy, którym się okazał Homo erectus, po prostu je jako gatunek wykończył, ale to się odbyło znacznie później. Póki co jesteśmy na sawannie i rzeczywiście potrafimy używać prostych narzędzi, otoczaków, czyli właściwie intencjonalnie obłupanych kamieni, którymi z jednej strony jako grupa zorganizowana odstraszamy dzikie zwierzęta, bo nawet koty, dzikie koty, które umówmy się, mają ostre pły, boją się wielu przedstawicieli, którzy gdzieś tam kijami, kamieniami się przed nimi bronią. Z drugiej strony, i to wydaje się być naprawdę wielkim takim punktem zwrotnym w ewolucji, w tej pierwszej ewolucji pierwszych hominidów, tymi prymitywnymi narzędziami potrafimy wyjmować szpik kostny, czego nie potrafiły na przykład panteriny. I to już jest udowodnione, że panteriny nie potrafiły korzystać z bardzo kalorycznego szpiku kostnego, który to szpik kostny rzeczywiście schowany głęboko w kościach no najmniej się psuł, więc też był takim pokarmem z jednej strony kalorycznym, a z drugiej strony o najmniejszej ilości patogenów, które mogłyby powodować stany zapalne układu pokarmowego. W związku z powyższym ta kaloryczna dieta bardzo sprzyja, też bogato białkowa szpik kostny, sprzyja
rozwojowi mózgu i zachodzi coś w rodzaju takiego sprzężenia zwrotnego dodatniego. Więcej kalorii, więcej białka, większy mózg, większe możliwości właśnie takich sprytnych rozwiązań i też coraz bardziej zaawansowane grupy, które rzeczywiście mają świadomość ich członków. To jest ten początek właśnie, to jest ten początek sawanny. Natomiast jakie są problemy? Problemy są takie, że nadal białko zwierzęce, które nawet dostępne w postaci padliny, jest ciężkostrawne, a ono jest bardzo dobrym źródłem aminokwasów. Oczywiście można by było, bo ja tutaj też nie podkreśliłam tego, a powinnam. My się wywodzimy z grupy naczelnych, które są roślinożerne. I na to jest całe mnóstwo dowodów, chociażby fakt, że mamy florę jelitową w jelicie grubym, bo u naczelnych bakterie jelitowe trawią celulozę, jakby powodują możliwość dostępności bardzo wielu kalorii, jaką ma glukoza w sobie, pochodzącej właśnie tej glukozy z celulozy. Natomiast prawda jest taka, że żeby móc trawić celulozę do glukozy, trzeba mieć bardzo silnie rozwinięty układ pokarmowy o bardzo dużej powierzchni, co wymaga olbrzymich nakładów energii. I teraz, jeżeli by taki pierwotny człowiek szedł w układ pokarmowy typu właśnie roślinożercy, czyli zachowywał tą zdolność do trawienia celulozy, to by już miał mniej kalorii na utrzymanie tkanki nerwowej, czyli mózgu, bo to jest drugi bardzo kosztowny układ w naszym ciele. Plus jeszcze oczywiście układ mięśniowy, czyli te wszystkie możliwości zdobywania pokarmu. W związku z powyższym fantastycznie się składa, że ta dieta, którą te pierwsze hominy na sawannie dysponują, to jest dieta, gdzie jest dosyć dobra, w sensie duża ilość podaży aminokwasów do rozwoju mózgu, czyli ta dieta właśnie pochodzenia zwierzęcego, czyli właściwie w tej chwili jesteśmy wszystkożercami, jak również dieta pochodzenia roślinnego, która nam została w spadku po naszych właśnie przodkach naczelnych i rzeczywiście jest mnóstwo w nas rozwiązań, które właśnie też o tym, że ta dieta pochodzenia roślinnego była w tak dużej mierze używana, świadczą chociażby to, że nasze jelita wykonują ruchy perystaltyczne tylko w sensie takim efektywnym, tylko w kontakcie z błonnikiem pokarmowym, czyli pokarmem pochodzenia roślinnego. Więc też jakby tutaj pewne rozwiązania cały czas są gdzieś tam właśnie odroślinożerne, ale układ pokarmowy zdecydowanie się skraca, upraszcza, w związku z tym, że też w tej diecie zaczynają dominować właśnie pokarmy pochodzenia zwierzęcego, aminokwasy, które służą do rozwoju mózgu. Wydaje się, jeszcze jest też drugi problem. Rzeczywiście Afryka to też czas nocny, który jest czasem bardzo chłodnym, gdzie ogrzanie ciała, czyli straty energetyczne na utrzymanie stałej temperatury nocą są bardzo wysokie. Więc wydaje się, że takim właśnie wielkim skokiem ewolucyjnym i tutaj naprawdę ten skok trzeba docenić, to był fakt, iż kolejni przedstawiciele rodzaju Homo erectusi z czasem nauczyli się podtrzymywać ogień pochodzący z zewnątrz, czyli na przykład z uderzeń, z ładowań elektrycznych, atmosferycznych, a z czasem ten ogień nauczyli się wzniecać. I wydaje się, że najważniejszym punktem zwrotnym właśnie w ewolucji człowieka był moment, kiedy człowiek nauczył się intencjonalnie używać ognia. Wydaje się, że to przypada na czas od półtorej do pół miliona lat temu. Mówię od półtorej, ponieważ na ten czas przypada najprawdopodobniej ten etap ewolucji, gdzie hominy podtrzymują ogień, a dopiero później potrafią już go rozniecać. I to jest ten moment zwrotny w ewolucji z kilku powodów. I powód, znaczy nie mogę powiedzieć, że któryś z nich jest bardziej ważny niż ten drugi, ponieważ działa bardzo mocno sprzężenie zwrotne dodatnie. Używanie ognia pozwala skutecznie odstraszać zwierzęta drapieżne, czyli mniejsze straty energetyczne na obronę i mniej, jakby więcej czasu do zagospodarowania. Używanie ognia pozwala na termiczną obróbkę żywności pochodzenia zwierzęcego, co oznacza chociażby lżejszą strawność i to jest super ważne właśnie, żeby szybciej przyswajać aminokwasy, żeby mieć krótszy układ pokarmowy, żeby tyle strat energetycznych ten układ pokarmowy nie ponosił.
I wreszcie używanie ognia pozwala na mniejsze straty energii nocą, kiedy rzeczywiście temperatury w Afryce są bardzo niskie. A co więcej, ten ogień też pozwala i wydaje się, że właśnie jeśli myślimy teraz w takim kontekście już przedreligijnym, przedświadomościowym, te grupy społeczne, które zaczęły powstawać na początku z czysto interesownych powodów, po prostu łatwiej się im razem było bronić, łatwiej zdobywać pokarm, w tym momencie wydłuża im się czas, kiedy nie polują, a przebywają razem i nie śpią, ponieważ zapalenie ogniska pozwala wydłużyć czas aktywności mózgu i poświęcić ten czas na właśnie rozwój socjalny o ładnych kilka godzin dziennie. Więc wydaje się, że to jest taki właśnie najprężniejszy okres właśnie w ewolucji pierwszych hominidów i też właśnie ewoluowania ich jako takich, no najpierw klanów, z czasem plemion, a z czasem społeczeństw, oczywiście gdzieś tam ta państwowość jeszcze gdzieś tam później powstała. Więc wydaje się, że to, co się działo w momencie, kiedy Homo erectus zaczęło się dziać, nauczył się używać ognia na drodze pół miliona lat ewolucji, to rzeczywiście przeogromne zmiany, właśnie też jeszcze tutaj jedną rzecz należało podkreślić, posiadanie ognia daje bardzo, bardzo duże możliwości odwłasiania, ponieważ rzeczywiście to włosienie już nie musi służyć temu, żeby ogrzewać albo zmniejszać stratę energii nocą. W związku z powyższym jest możliwość, żeby Homo erectus już nie był tak jak jego ewolucyjny przodek padlinożercą, ale jest możliwość, albo takim właściwie myśliwym drobnych zwierząt, ale jest możliwość, żeby rzeczywiście już urządzać efektywne polowania, ponieważ organizm odwłosiony dużo w czasie wysiłku ma dużo większe zdolności termoregulacyjne, na przykład pocenie się dużo lepiej ochłada organizm, który jest odwłosiony, oczywiście ze śladowymi włosami, które utrzymują ten pot na skórze. W związku z powyższym to jest ta przestrzeń, w której te hominidy mogą zacząć polować, co oznacza jeszcze więcej białka, jeszcze więcej aminokwasów, jeszcze więcej możliwości rozwoju kory mózgowej, ale się to dzieje znowu przez cały czas w bardzo ścisłej współpracy. Więc wydaje się, że to jest ten moment, kiedy hominidy zaczynają dominować faunie afrykańskiej. Czyli między nimi w którymś momencie też będzie następować bardzo silna konkurencja. No, wydaje się, że właśnie najważniejszą przyczyną wyginięcia Pantherina z okresu wczesnego kenozoiku jest właśnie bardzo silna ekspansja no, sprawnych myśliwych. Tutaj udało się wykazać, że erektusi już potrafili używać no, zaawansowanych sposobów narzędzi do polowania, takich jak oszczepy czy bolasy. Też potrafili tworzyć narzędzia z ostrymi krawędziami, co też bardzo usprawniało chociażby siekanie pokarmu i to też ułatwiało jego spożywanie, więc wydaje się, że ogień był najważniejszym punktem zwrotnym, jeśli chodzi o przyspieszenie ewolucji człowieka w Afryce i właściwie zmuszeniem, tak jak wcześniej naczelne zostały w pewnym sensie zmuszone do zejścia z drzew z powodu właśnie nadmiernej konkurencji, tak w którymś momencie właśnie hominidy, które opanowały kontynent afrykański, przemieściły się na północ, w pewnym sensie na skutek właśnie bardzo wysokiej konkurencji, zostały zmuszone do tego, żeby kontynent afrykański opuścić. I tutaj wydaje się, umiejętność wskrzeszania ognia to była ta bardzo podstawowa, właśnie kluczowa wręcz rzecz, żeby móc przemieścić się na północ. Oczywiście przemieszczenie się na północ wymagało nowych rozwiązań ewolucyjnych, utrwalania nowych cech, chociażby zmniejszenia ilości melaniny w skórze, ponieważ poziom promieniowania
na północy jest dużo niższy i tempo syntezy witaminy D jest słabsze. W związku z powyższym pojawiło się mnóstwo nowych rozwiązań, które predysponowały właśnie erektusów do zamieszkiwania po prostu obszarów zimniejszych i do dalszej ewolucji. Ja bym chciała tutaj też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na tak zwaną liczbę Dunbara. Udało się na podstawie rozwoju tak zwanej kory nowej oszacować, jak duże grupy mogły się zbierać pierwotne hominidy. I co się okazuje, że warunkiem koniecznym zwiększenia liczebności grupy, w której zorganizowanej grupy, czyli takiej, w której osobniki siebie nawzajem rozpoznają i ze sobą współpracują. Rzeczywiście, że jest to bardzo zależne od stopnia rozwoju tak zwanej kory nowej. Kora nowa w ogóle po raz pierwszy w ewolucji powstała już u gadów. Przy gadów ona jest słabo rozwinięta. U ssaków ona się bardzo mocno rozwinęła. To jest właśnie kora kresomózgowia, półkul kresomózgowia. Natomiast rzeczywiście ta prawidłowość Dunbara, że w momencie, kiedy przybywa jej ilość, jest możliwość rozwijania się w większych grupach. To jest ta zależność tutaj wprowadzona, którą się opisuje właśnie maksymalne liczebności pierwszych populacji hominidów. Żeby wnioskować jakby na co mogło być zapotrzebowanie w grupie, bo prawda jest taka, że w przyrodzie występuje dwa rodzaje interakcji między organizmami, albo są to interakcje agresywne w jakiś sposób, czy drapieżnictwo, no pasożytnictwo też jest interakcją agresywną, konkurencja też, jak i interakcje o charakterze współpracy, czyli o charakterze altruistycznym, czyli wymiany dóbr, wspólnej obrony itd., itd. I teraz w momencie, kiedy rzeczywiście hominidy mogą zbierać się w większe grupy, co z automatu zwiększa im szanse na przetrwanie, na sawanie, też żeby takie grupy mogły przetrwać w kontekście właśnie tego, jakie wewnątrzgrupowe rozwiązania będą im służyć, to rzeczywiście wraz ze wzrostem liczebności członków grupy, na co wpływa oczywiście też możliwość rozwoju kory mózgowej, będzie potrzeba na coraz to nowe rozwiązania, które tą grupę będą porządkować. I wydaje się, że to jest najważniejsze podłoże rozwoju właśnie ewolucji, tak zwanej ewolucji umysłu, która, umówmy się, występuje u dzisiejszych człowiekowatych wszystkich, czyli u wszystkich małp czekoptawnych, ale u człowieka na najwyższym poziomie zaawansowania, bo rzeczywiście powstania możliwości właśnie takiej świadomości moralności, czyli jakby oceny pewnych zachowań. I wydaje się, że właśnie że tej ewolucji pierwszych hominidów też to gdzieś w którymś momencie tej ewolucji musiało towarzyszyć, ponieważ te grupy były zbyt duże, żeby móc takimi klasycznymi regulacjami liczebności populacji, czyli takimi zachowaniami, które wcześniej już w przyrodzie się pojawiły, żeby móc tą liczebność rzeczywiście utrzymać i jakby napędzić dalszy rozwój ewolucyjny. I mamy właśnie też ten kontekst pożegnania z Afryką i wyjścia hominidów do Eurazji i na inne kontynenty. Natomiast też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że przyszedł taki moment, kiedy już możliwości powiększania mózgowia niestety się wyczerpały. Pierwszym takim punktem wyczerpania tych możliwości był fakt, iż, no bo rzeczywiście ta dieta, aminokwasy, polowania, jeszcze więcej aminokwasów, rozwój mózgowia postępował bardzo prężnie, ale w którymś momencie okazało się, i tutaj te dane rzeczywiście gdzieś na to wskazują, że w rozwoju prenatalnym mózg się już powiększać nie może, ponieważ nie będzie możliwości łatwego porodu. Więc to takie biblijne z Genezis, Księgi Rodzaju zdanie, odtąd w bólu rodzić będzie, rzeczywiście się bardzo mocno przekłada na to, co się wydarzyło po takim gwałtownym rozwoju mózgowia. Rzeczywiście okazało się, że miednice, że światło kanałów rodnych
osobników żeńskich nie zwiększało się wprost proporcjonalnie do wielkości objętości mózgoczaszki. Czyli po prostu gwałtowny rozwój mózgowia nie szedł w parze z właśnie tą możliwością łatwego porodu. I to jakby ten tutaj schemat jakby świadczy o tym, że naprawdę główka dziecka, w sensie i tak już właściwie od erektusów przez neandertalczyków, o szczególnie neandertalczyków, których pojemność mózgowa jest największa spośród wszystkich form praludzkich opisana. Oczywiście ten poród musiał być porodem bardzo utrudnionym. W związku z powyższym czas gwałtownego rozwoju mózgowia już nie przepadał na okres prenatalny, ale postnatalny. Co to oznaczało? Wydłużenie okresu dzieciństwa. Czyli jesteśmy takim gatunkiem spośród wszystkich ssaków, gdzie okres rozwoju osobników młodocianych jest bardzo wydłużony w czasie. Ma to swoje oczywiście czarne i jasne strony. Im dłużej człowiek do okresu rozrodczego, tym większa szansa, że coś mu się po drodze wydarzy i tego okresu nie osiągnie. To jest bardzo poważny problem, ale jest to też czas, w którym mózg rzeczywiście może się rozwijać, mając kontakt, bo ktoś powiedział, no dobrze, ale no to szkoda, że nie było takiej mutacji, że się troszeczkę ten kanał rodu nie poszerzył. Ale też prawda jest taka, że w okresie prenatalnym ilość bodźców, które dociera do mózgu, jest bardzo mała. W związku z powyższym ten rozwój mózgowia, oczywiście on może postępować na takiej zasadzie, że zwiększa się ilość neuronów, ale niekoniecznie zwiększy się potencjał tych neuronów, ponieważ bodźce nie docierają, więc właściwie ten czas poznatalny to jest czas, kiedy mózg ludzki się rozwija w takim sensie, że odbiera bodźce z zewnątrz i uczy się reakcji na nie. I tutaj musiała temu towarzyszyć niesamowita hierarchia jakby opieki. Dlaczego? Ponieważ takimi dziećmi, u których ten mózg rozwija się na przestrzeni lat, a nie miesięcy, po prostu trzeba się porządnie zaopiekować. Więc przy taki moment, że już monogamia zaczęła być faworyzowana, nasi przodkowie są stricte z populacji poligamicznych, ponieważ zaawansowana opieka nad potomkiem rzeczywiście była w cenie, bo ten mózg rzeczywiście potrzebował opieki, ten mózg dziecka. W związku z powyższym te mechanizmy opieki nad najmłodszymi były rzeczywiście coraz to bardziej wyspecjalizowane, co wymagało niesamowitej hierarchiczności grupy, to po pierwsze. Po drugie, owszem, te pierwsze hominidy tworzyły grupy dosyć duże, ale ważnym było, żeby to rozmnażanie następowało niekoniecznie w obrębie własnej grupy, ponieważ szansa, że krewny trafi na krewnego i że w potomstwie się ujawnią niekorzystne mutacje, jest bardzo duża. Więc wydaje się, że właśnie te zachowania socjalne szły w taką stronę, żeby klany ze sobą ewentualnie mogły współpracować, wchodzić w koalicję, wymieniać się osobnikami do rozrodu, to było bardzo ważne, właśnie po to, żeby ta różnorodność genetyczna rzeczywiście jakby służyła, a nie dochodziło do chowów wsobnych. W związku z powyższym wydaje się, że to jest też czas i też tutaj cały czas myślimy o tym, że te wieczory, że to ognisko, że wyższa aktywność mózgu po zapadnięciu zmierzchu, gdzieś służy temu, że się rozwijają zachowania socjalne i prawdopodobnie właśnie w tamtym czasie też zaczynają się rozwijać właśnie aspekty moralne, czyli wydaje się, że jest potrzeba, no bo i tutaj są takie dwie koncepcje. Mózgowie się powiększało, bo rzeczywiście była ku temu taka możliwość energetyczna, dietetyczna, behawioralna, myśliwi i tak dalej, ale wydaje się, że taka populacja, w związku z tym, że się zaczyna rozwijać świadomość, też pojawiają się pasażerowie na gapę, czyli osobniki, które korzystają z dobrostanu przygotowanego przez innych. I wydaje się, że właśnie ten rozwój moralności, który jest wstępem do rozwoju cywilizacji, miał swoje początki z bardzo pragmatycznych powodów. Po prostu trzeba było wprowadzić pewne zasady, którym mieli podlegać przedstawiciele grupy, żeby zmniejszyć częstość właśnie takich zachowań,
które to zachowania miały być udawaniem i wykorzystywaniem tych, którzy nie udają i gdzieś tam pracują dla dobra grupy. I wydaje się, że bardzo temu też, z tym też jakby tutaj rozwój intelektu też polegał na rozwoju umysłowym w takiej zasadzie, że pojawiły się neurony lustrzane, które pozwalały na wmyślanie się w intencje innych przedstawicieli grupy. I to też było bardzo faworyzowane, chociażby po to, żeby jedni mogli oszukiwać, a drudzy się przed tym bronić. W związku z powyższym wydaje się, poza tym też w którymś momencie nabycia tej takiej świadomości oceny sytuacji w czasie, pojawiła się świadomość śmierci, która jako żywo na pewno nie napawała optymizmem. W związku z powyższym to był taki czas, gdzie trzeba było pewne rzeczy, no właśnie, najpierw na niej reagować, a z czasem ponazywać. I wydaje się, że to jest też moment, kiedy zaczyna rozwijać się mowa jako sposób porozumiewania najmniej energochłonny. Bo sposoby porozumiewania się niewerbalne są bardzo męczące energetycznie, natomiast sposób porozumiewania się za pomocą artykułowania mowy rzeczywiście jest tym, który najmniej kosztuje, a może bardzo wiele zdziałać. I tutaj wydaje się, że te wszystkie problemy to jest taka kolebka właśnie rozwoju pierwszych zasad moralnych i pierwszych zachowań religijnych, które te populacje spajać, które miały tym populacjom na przykład dawać przestrzeń do godzenia się w momencie, kiedy pojawiały się ataki agresji. I jakby tutaj rzeczywiście to wszystko to jest ten moment już po rewolucji spowodowanej wynalezieniem ognia. Ja tutaj kontroluję czas. Już on tak jest dosyć uszczuplony. W związku z powyższym ja bardzo pokrótce tutaj nawiążę do tego, że wydaje się w tej chwili, na dzień dzisiejszy, że taką grupą potomną, która wyewoluowała właśnie z no, naprawdę sprawnych, jako myśliwi, jako ci, którzy potrafią ogień wskrzeszać, erektusi, że oni dają początek Neandertal, czy właściwie formą Homo sapiens, czyli człowiekowi rozumnemu, przy czym właśnie w dwóch odmianach. Neandertalczyk, czyli ten jaskiniowiec, czyli ten, który najprawdopodobniej skolonizował Europę Zachodnią, i ten, który miał największego pecha, ponieważ właśnie w miejsce, gdzie on osiadł, najwcześniej nastąpiło w tym miejscu zlodowacenie, w związku z powyższym też zostały go bardzo nieciekawe warunki życia w momencie, kiedy on na tą północ poprzez zachód Europy się udał. I też w związku z powyższym wydaje się, że musiał w którymś momencie się wycofać na południe i tam go zastali przedstawiciele grupy Homo sapiens sapiens, czyli współczesnego człowieka. I oczywiście jest sporo koncepcji, które jakby próbują wytłumaczyć, dlaczego Neandertalczycy wyginęli, pomimo że po pierwsze narzędzia, które znajduje się na wykopaliskach w rejonach właśnie rzeki Neander, no, wskazują na naprawdę porządne narzędzia, których oni używali. Dalej wydaje się, że grupy, w których rzeczywiście występowali, były już bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o hierarchię. Natomiast wydaje się, że oni również, mówię to w kontekście dzisiejszych Homo sapiens sapiens, że oni również wierzyli w życie pozagrobowe i dowodem na to są jaskinie pogrzebów, w których znaleziono intencjonalnie ułożone szkielety, czyli jakby no, zwierzęta albo porzucają swoich zmarłych, albo je zjadają. Zasadniczo nie układają je w jakichś takich intencjonalnych konfiguracjach, tu akurat była konfiguracja w takim rycie embrionalnym, nie zostawiają przy tych zwłokach żadnych cennych rzeczy, a tutaj w jaskiniach pogrzebów rzeczywiście było całkiem sporo. Też znaleziono ochrę, taki czerwonoziem, który wydaje się, że gdzieś wskazywał na właśnie taki aspekt życia po śmierci, że te ciała były gdzieś tam pokrywane tą ochrą. Także Neandertalczykom właśnie należy przypisać też ten aspekt transcendentny w pewnym sensie. Pewnie bardzo pierwotny, pewnie bardzo prymitywny, ale jednak tak. Co spowodowało faktycznie ich wyginięcie? No,
ich mózgowie rzeczywiście na tyle się powiększyło, a miednice kobiet neandertalskich na tyle były jednak małe, że tych problemów okołoporodowych było sporo. Oczywiście ktoś powie fantastycznie, że jest problem okołoporodowy, wtedy kobiecie pomagają inne kobiety, w związku z powyższym się zawęża jakby ten rytm socjalny, kobiety się poznają, mogą wspólnie wychować dzieci, co rzeczywiście później będzie się w jakiś sposób odciskało na przekazywaniu już tego typu sposobu bycia. Niemniej jednak wydaje się, że po prostu u Neandertalczyków doszło do pewnej przesady i że tych nieudanych porodów było po prostu więcej. Kolejna rzecz, poza tym też duże mózgowie to są olbrzymie straty ciepła przez chociażby oczodu. No a biorąc pod uwagę fakt, że to ich zostało o właśnie to gwałtowne ochłodzenie klimatu związane ze zlodowaceniem, to rzeczywiście jest to też jakiś argument. Wydaje się, że stracili w związku z powyższym źródła pokarmu i też mogło się okazać, że zaczęli uprawiać kanibalizm, a w takim, można powiedzieć, takim ewolucyjnym lekarstwem na kanibalizm jest choroba prionowa, która się nazywa kuruj, która jest chorobą śmiertelną, więc być może ta choroba też ich jakoś tam wykończyła. Poza tym, i tutaj się troszeczkę posłużę, zacytuję pana profesora Wetulewniego w jednym z jego wykładów właśnie ewolucji religii, że oni byli mało kreatywni. Faktycznie być może to, że mieszkali w jaskiniach, że mieszkali na dalekiej północy w porównaniu z Homo sapiens sapiens, powodowało rzeczywiście, że gdzieś tam pewnych rozwiązań, no chociażby dlatego, że musieli w pewnym sensie najpierw walczyć o byt w trudnym klimacie, a później zastanawiać się nad udoskonaleniem narzędzi, że to u nich było oczywiście utrudnione, bo na przykład nie znaleziono nigdzie na wykopaliskach właśnie związanych z Neandertalczykami igieł. Czyli wydaje się, że nawet jeżeli oni się okrywali skórami, to tych skór nie zszywali, czyli już mieli jakby większe problemy z utratą ciepła. No i wreszcie jak się zaczęli wycofywać na południe i napotkali pierwszych przedstawicieli już właśnie populacji Homo sapiens sapiens, to jest dwie możliwości, albo zostali wyparci w takim kontekście wytłuczeni, być może nawet zjedzeni, a być może właśnie, i to jest ta najnowsza koncepcja, zaczęli się ze sobą rozmnażać i właściwie my jesteśmy teraz wypadkową właśnie wspólnej ewolucji Homo sapiens neandertalis i Homo sapiens sapiens. Natomiast zdecydowanie ta ewolucja kulturowa to jest ewolucja opisywana już w kontekście właśnie Homo sapiens sapiens, czyli doskonałych narzędzi, kultury w takim sensie, kultury też takiej, kultury sztuki, która znowu najprawdopodobniej na samym początku służyła po to, żeby się porozumiewać w sposób niewerbalny, żeby zapisywać pewne doświadczenia z polowań, czyli jakby i sztuka, i pierwsza sztuka, i takie pierwsze właśnie prawa moralne, i wreszcie pierwsze zachowania religijne najprawdopodobniej bardzo mocno służyły walce o przetrwanie. Po prostu, że oni rzeczywiście przetrwali ten okres zmian klimatycznych i udało im się właśnie w grupach, dużych grupach socjalnych uporządkować te grupy w odpowiednich hierarchiach i że te właśnie prawa moralne miały służyć pewnemu uporządkowaniu takiej grupy. Oczywiście państwo jest najdoskonalszą tego formą, powstanie właśnie pierwszych państwowości, ale już w obrębie plemion właśnie gdzieś te akty i religijne, i prawa moralne miały znaczenie bardzo mocno właśnie ewolucyjne w tej walce o byt i w rozprzestrzenianiu się, bo to o to właściwie chodzi w ewolucji. Także te wszystkie cechy bardzo mocno podbiły ten kontekst właśnie, bo to już nie była tylko ewolucja na poziomie genetycznym, ale właśnie na poziomie kulturowym, gdzie rzeczywiście pewne zachowania też były przekazywane potomstwu, tutaj też takie pierwsze dzieła sztuki. Oczywiście albo chodzi o polowanie, albo o płodność, czyli o rozmnażanie, czyli zasadniczo niczym się jakby tutaj być może, znaczy pod względem mnogości rozwiązań na pewno się różniliśmy od innych zwierząt, które powstawały albo ewoluowały w tym samym czasie. Natomiast na pewno utylitaryzm rozwiązań był dokładnie wpisany w kluczu ewolucji, to znaczy jak największa szansa na przetrwanie
a tych rozwiązań jest wiele, i wydanie na świat jak największej ilości potomstwa i tak dalej, i jakby stąd te pierwsze osady i później już cała rewolucja neolityczna w obrębie właśnie tego żyznego półksiężyca, czyli ten początek właściwie cywilizacji ludzkiej, który już później właśnie można przeczytać w podręcznikach do historii i z którym już myślę, że o którym już dużo więcej wiemy. I tyle mojego wykładu. Mam prawdopodobnie kwadrans, żeby na trzy sposoby podsumować to, co tutaj próbowałam Państwu przedstawić w kluczu bardzo konkretnym, który nas interesuje, a mianowicie w kluczu dogmatów religijnych chrześcijaństwa, też religii katolickiej, w której myślimy. I tutaj chciałabym na takie trzy części to podsumowanie podzielić. Podsumowanie pierwsze, dlaczego tak mało jest prawdopodobne, że pochodzimy od pary, od jednej pary, od Adama i Ewy. I myślę, że ten problem, to jest bardzo istotne, żeby ten problem właśnie w jakiś sposób poruszyć, nie powiem, że go rozwiązać, tego nie zrobimy tego wieczoru, ale myślę, że to jest istotne bardzo, żeby to wybrzmiało, że według zasad ewolucji jest naprawdę szalenie mała szansa, że para ludzi, dwoje ludzi o bardzo konkretnych imionach mogło dać początek człowiekowi w tym wariancie Homo sapiens sapiens. Dlaczego? Ponieważ ewolucja, to co jest właściwie domeną ewolucji pierwszych hominidów, to przede wszystkim zbieranie się w grupy. Czyli coś dokładnie przeciwnego niż jest zwiększanie liczebności osobników danej populacji, żeby zwiększyć szansę na przetrwanie, a bez przetrwania nie ma możliwości rozwoju mózgu. A prawda jest taka, że namysł religijny, czy też wcześniej filozoficzny, jest możliwy wtedy, kiedy ktoś nie umiera z głodu i nie walczy o przetrwanie, bo w momencie, kiedy to jest pierwszym problemem, to z automatu wszystko inne idzie na plan dalszy. I to jest jakby pierwsza rzecz. Rzeczywiście ewolucja człowieka na kontynencie afrykańskim to jest ewolucja przede wszystkim do zachowań socjalnych, do zwiększania liczebności grupy i do pewnego harmonizowania tej grupy poprzez właśnie prawa moralne i poprzez też prawa religijne, które bardzo mocno się wiążą z moralnością. Druga rzecz, jeżeli sobie wyobrazić, że początkowi człowieka współczesnego, że początkiem człowieka współczesnego, grupy ludzi współczesnych miała być para ludzi, to musieli oni by się rozmnażać poprzez kazirodztwo, czyli poprzez chów sobny, czyli coś, czego biologia w żadnej epoce, w żadnym gatunku po prostu czego unika. Z prostej przyczyny. Organizmy albo się rozmnażają płciowo najlepiej z kimś obcym, albo się klonują, żeby jak najwięcej tych takich samych najlepszych powstało. Są takie dwie właściwie najważniejsze możliwości w rozrodzie. Jeżeli jestem świetnie dostosowany do warunków środowiska, a środowisko jest stabilne, to najlepszym dla mnie sposobem rozrodu jest klonowanie, żeby takich jak ja było jak najwięcej. I na przykład tak mają najczęściej organizmy żyjące w wodzie. Jeżeli organizmy żyją na lądzie, to już tak nie jest. To już raczej jest nacisk, jest preferowane w selekcji naturalnej rozmnażanie płciowe, najlepiej z osobnikami, które są genetycznie najmniej spokrewnione, właśnie dlatego, żeby różnorodność potomstwa była jak największa, bo jest wtedy większa szansa, że w jakimś potomku nazbierają się fantastyczne geny, które zwiększą mu szansę na przetrwanie i w związku z powyższym cały gatunek będzie miał większą szansę na przetrwanie. Więc chów sobny jest czymś absurdalnym z punktu widzenia w ogóle biologii jako takiej. I właściwie pytanie to, dlaczego on w ogóle jest. Chów sobny jest wykorzystany tylko wtedy, kiedy nie ma innej możliwości. Tak? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W pewnym sensie taki tutaj sposób myślimy o kojarzeniach krewniaczych. Kolejna rzecz, aspekt, tutaj przepraszam, że mój punkt pierwszy się pojawił dwa razy, tam powinna być dwójka. Ten aspekt antropogeniczny już powiedziałam właśnie, czyli że myśmy ewoluowali właśnie do dużych grup,
im większa grupa, tym większa szansa na trzy kropki. I właśnie dzięki temu powstała i moralność, i religia, wydaje się. Dalej aspekt izolacji rozrodczej. Prawda jest taka, że olbrzymim problemem w Afryce było to, żeby pierwsze hominidy nie krzyżowały się z bliskimi krewnymi, czyli na przykład z jakimiś małpami czegokształtnymi, czy jakimiś przodkami dzisiejszych, nie wiem, szympansów, goryli, gibonów, ponieważ to potomstwo, hybrydowe potomstwo, ma gorsze szanse na przetrwanie. W związku z powyższym, raczej właśnie życie w grupie i rozróżnianie grupy i członków grupy, ewentualne koalicje z inną grupą, rzeczywiście miały sens. Natomiast prawda jest taka, że przypadki zoofilii, które w Afryce oczywiście występowały, mogły się kończyć rzeczywiście powstaniem potomka hybrydowego, który rzeczywiście tutaj by się mógł rozwinąć. W związku z powyższym, w momencie, kiedy zaczął się rozwijać bardzo prężnie mózg, to w tej moralności, w tych pierwszych prawach moralnych całkiem spore rozdziały zajmował rozród właśnie dlatego, żeby wiedzieć, z kim się krzyżować, i to miało czysto taki wymiar pragmatyczny. W związku z powyższym, nawet jeżeli ktoś intelektualnie był jakoś świetnie rozwinięty, to i tak kojarzył się z przedstawicielami członków grupy, po prostu. Więc jakby tutaj ta ewolucja na poziomie mózgowia gdzieś dużo szybciej postępowała niż rozwiązania od strony takiej właśnie, od strony samej prokreacji. Kolejna rzecz, bo tutaj była taka sugestia właśnie w poprzednim wykładzie, który jakby poprzedzał też ten blok tych dwóch wykładów, że być może ta pierwsza para po prostu wyłoniła się na skutek zadziałania efektu wąskiego gardła albo efektu założyciela. Znów te dwa efekty są takim, można powiedzieć, taką piętą achillesową procesów ewolucyjnych. Z punktu widzenia biologii dryf genetyczny nie jest zjawiskiem korzystnym właśnie dlatego, że dziesiątkuje osobników populacji i nowa populacja odradza się z tych, którzy zostali przez przypadek, w związku z powyższym mogą nosić gorsze cechy, w dodatku są zmuszeni do kazirodztwa, do chowu wsobnego, w związku z powyższym to tylko i wyłącznie źle wróży. Więc takim rycie czysto biologicznym pochodzenie jakiejkolwiek grupy organizmów, a już całego gatunku, od pary przodków, jest w pewnym sensie czymś bardzo karkołomnym, zupełnie wybiegającym od zasad biologii, jakie znamy. To jest tak, jakby komuś doradzić, nie ucz się na egzamin, słuchaj, może ci się uda i zdarzy, jak pójdziesz, być może po prostu ci się, albo przejść na czerwonym świetle, może akurat nikt tego nie pojedzie. To jest mniej więcej tego typu myślenie. Ja uważam, że ono jest... no niesprawiedliwe, ponieważ biologia rzeczywiście, to co już wiemy o mechanizmach ewolucji, rzeczywiście to jest pewna zasada, która działa i dobrze jest się tej właśnie zasadzie, która działa, przeglądać, jakby z niej wyciągać coś, co mogłoby być kreatywne. Poza tym też właśnie wydaje mi się, że w momencie, kiedy ktoś, bo ja rozumiem, że w dogmacie religii chrześcijańskiej jest jakby to zestawianie tej pary Adam i Ewa i Chrystus jako nowy Adam i Maria jako nowa Ewa. I jakby większość, myślę, że już nawet... I będę zawsze myślała z takim sentymentem o uczniach szkół średnich, bo takimi na co dzień się zajmuję w pewnym sensie, że jeśli oni mają Biblię jako w pewnym sensie mitologię semicką i zaraz za kilka lekcji później na języku polskim mają mitologię, właśnie mity greckie, gdzie jest Adam i Ewa właśnie w tej części biblijnej, to jeśli usłyszą, że Chrystus to jest nowy Adam, a Maria to jest nowa Ewa, to są gotowi pomyśleć, że osoby Chrystusa, w sensie jakby jego historyczności, no nie było, prawda? Jeżeli my sobie w taki sposób to będziemy tak łatwo i taką lekką ręką zestawiać. Mnie się osobiście właśnie dlatego nie podoba ten aspekt myślenia o pierwszych rodzicach na zasadzie jedna para ludzi z imienia podana, a nie jakaś tam właśnie grupa. Kolejna rzecz,
To, czy grzech pierworodny był rzeczywiście wydarzeniem na osi czasu, po którym doskonała natura ludzka upadła i doświadczyła utraty raju, bo w pewnym sensie w taki sposób mamy gdzieś ten obraz, przypuszczam, wychowani w duchu właśnie religijnym. Wydaje mi się, że trudno jest w taki sposób o tym myśleć, ponieważ natura ludzka rzeczywiście rodziła się w warunkach bardzo ekstremalnych, gdzie z jednej strony trzeba było używać aktów agresji, a z drugiej strony aktów altruistycznych. Jedne i drugie były czymś wyrachowanym, w sensie służącym pewnemu dobru. Ja tutaj myślę, że jakby to, co my nazywamy złem, na zasadzie, nie wiem, zabić kogoś jest oczywiście czymś złym i tutaj ta nasza moralność jakby pod tym kątem jest bardzo, bardzo zero-jedynkowa. Ale jak się tak przyjrzeć zachowaniom wszelkiej maści właśnie zwierząt, też tych pierwszych hominidów, to można zobaczyć pewien relatywizm tego, co nazywamy złem. Oczywiście w pierwszych populacjach ludzi ważniejsza była współpraca, czyli zachowania altruistyczne, i to był altruizm krewniaczy i odwzajemniony, niż zachowania agresywne. Tak? Agresję co najwyżej mogliśmy kierować w stosunku do tych obcych, więc był ten podział na my i oni. I ten podział to były pierwsze akty świadomości, które właśnie na gruncie ewolucji umysłu rzeczywiście powstały. I myślę, że to jakby bardzo fajnie jest widać, jak obserwujemy, że bardzo jest nadal chyba jednym z takich ciekawszych sposobów właśnie rozrywki, to jest właśnie oglądanie meczu piłki nożnej, gdzie jakaś grupa współpracuje po to, żeby wygrać z inną grupą, ale to nie jest agresja na takiej zasadzie, że to jest walka bez zasad, tylko walka na określonych zasadach i my lubimy coś takiego wręcz nawet obserwować. Także, więc wydaje mi się, że jakby w naturze, że to, co możemy nazwać grzechem pierworodnym, to jest właśnie nasza ludzka natura, która się wywodzi od zwierząt, która się odzwierciedla w naszych ciałach, w naszym układzie nagrody chociażby na terenie mózgowia. Mamy układ nagrody, układ limbiczny, który za pewne zachowania dopaminą, czyli substancją, która powoduje niesamowicie dobre samopoczucie, nas nagradza, a w momencie, kiedy odbieramy jakieś okoliczności zewnętrzne jako dla nas trudne, to wówczas wchodzimy w stres, czyli pojawiają się zupełnie inne substancje na terenie mózgowia. I teraz rzeczywiście, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby te dwie rzeczy rozróżnić, że zachowania religijne można praktykować po to, żeby się lepiej poczuć, tak jak ktoś inny się lepiej poczuje, nie wiem, jak coś zje albo coś innego jeszcze zrobię. Przepraszam, jakby to zestawiam, ale jakby chodzi mi tutaj o koncept ludzkiego umysłu, że pojawiają się substancje, które rzeczywiście dają dobre samopoczucie, dają tą pewność, że tak ma być, co u zwierząt właśnie po to jest wyzwalane, żeby zwierzęta w to poszły i zwiększyły właśnie swoją liczebność, tak? Ostatecznie. To o to chodzi. I teraz w momencie, kiedy ktoś używa jako właśnie takiego też narzędzia zachowań religijnych, to w pewnym sensie to jest jedno z wielu narzędzi, które rzeczywiście się pojawiły w obrębie już ewolucji człowieka, bo żadne zwierzęta nie uprawiają religii. Więc myślę, że to jest jakby tutaj to powinno wybrzmieć. Natomiast ta ludzka natura w nas po prostu drzemie, jeżeli byśmy się przypatrzyli kanonowi siedmiu grzechów głównych, pycha, chciwość, nieczystość, to one wszystkie bardzo mocno korespondują z tymi zachowaniami zwierzęcymi, które dostrzegamy u zwierząt nam najbliższych ewolucyjnie. Tak? Jeśli chodzi chociażby o grzech pychy, na tej skali siedmiu grzechów głównych. Rzeczywiście w pierwszych populacjach dochodziło do pewnych hierarchii. Czyli trzeba było, jakby, żeby był ktoś, kto rządzi i ktoś, kto jest pod rządami. No i oczywiście ktoś, kto rządzi, mógł się dopuszczać pewnych nadużyć. W związku z powyższym rzeczywiście nadużywanie władzy, co nadal jest problemem, myślę, że wszystkim znanym, gdzieś bardzo mocno właśnie na terenie tych pierwszych populacji ludzkich gdzieś tam na pewno był taki konflikt. Chciwość, czyli posiadanie jak najwięcej oczywiście materii, której można używać w celach prokreacyjnych, więc z automatu pojawia się
nieczystość, czyli właśnie wszelkiej maści sposoby rozmnażania. No my się jednak wywodzimy z przodków poligamicznych, z ustalonych i też monogami. Rzeczywiście wbrew tej pierwotnej naturze ludzkiej rzeczywiście jakoś na pewno nie było łatwe. Kolejna rzecz, na przykład obżarstwo. Rzeczywiście pierwotni ludzie nie wiedzieli, kiedy uda się kolejne polowanie, w związku z powyższym trzeba się było najeść. I te wszystkie grzechy, przepraszam, grzechy geny, które powodują otyłość, te wszystkie trendy, które miały prowadzić właśnie do objadania się i gromadzenia jak największej ilości substancji, one były oczywiście obecne, bo na czas niekorzystny, szczególnie jak erektusi wyszli na północ, to rzeczywiście one dawały duże możliwości. Zazdrość, czyli umiejętność wmyślania się, co ktoś inny chce, robi, może albo zdobędzie. Tak to wszystko było bardzo potrzebne, żeby w tamtych populacjach przetrwać. Gdzieś tam z dekalogu kłamstwo, rzeczywiście udawanie, jakaś taka hipokryzja, które miały pokazać, że jestem lepszy niż jestem naprawdę, bo skoro używam intelektu, to mogę na skróty pewne rzeczy zrobić, czyli zrobić szybciej. W związku z powyższym wygram jakąś taką maleńką batalię w mojej grupie i będę na wyższym statusie hierarchii i tak dalej. Więc wydaje mi się, że po prostu czy zachowania altruistyczne, których było bardzo dużo w pierwotnej populacji, czy zachowania agresywne, które też były w określonych normach moralnych, były pewne kary, które były agresywnymi karami i tak dalej, że to wszystko jakby natura człowieka wzięła z przyrody i co najwyżej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tym umiejętnie rozporządzać. Natomiast to wszystko, co się przydawało i było skuteczne, oczywiście się przekazywało kolejnym pokoleniom, już ewolucji kulturowej, to było wręcz nawet nie genetyczne, tylko właśnie kulturowe, ale też bardzo, bardzo trwałe. Myślę, że najlepszym, bo jak mi się tutaj kończy czas, ja wiedziałam, że w którymś momencie przyjdzie ten moment takiego deadline'u, a temat jest bardzo niewyczerpany. Ja bardzo zachęcam, na właśnie platformie Copernicus pojawił się fantastyczny wykład w maju pana profesora Kozłowskiego, mojego profesora z czasów studiów, Ewolucyjne korzenie dobra i zła, gdzie właśnie pan profesor tłumaczy te wszystkie strategie i altruistyczne, i agresywne, jak one właśnie w przyrodzie funkcjonują. To robi niesamowicie rzeczowo właśnie w tym wykładzie. Też polecam wykład pana profesora Wetulaniego, który pokazuje, co się dzieje na terenie kory mózgowej, kory przedniej, w momencie, kiedy poddajemy się również aktom religijnym, że modlitwa też może przynieść przyjemność, że w czasie modlitwy też możemy siebie samo oszukiwać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pan profesor Wetulani pokazuje, że gdzieś faktycznie religia jest narzędziem w naszej ewolucji kulturowej. W związku z powyższym trzeba też na nią w taki sposób spojrzeć. I bardzo ciekawa książka właśnie pana Becklera, który taką tezę wysuwa, że ludzie niezależnie od tego, w jakiej żyją epoce, zachowują się zawsze tak, jakby kalkulowali. Że w te kalkulacje wchodzi wszystko, że wchodzi moralność, wchodzi religia i to wszystko, co spowoduje, że w danym miejscu oni rzeczywiście będą mieć największą szansę na rozwój. I myślę, że jakby w kontekście też tej książki właściwie o wiedzy ekonomicznej, akurat tutaj pan profesor podejmuje taki temat, dlaczego w tej chwili rodzi się mniej dzieci, no dlatego, że państwo gdzieś tam poprzez ubezpieczenia społeczne chroni starszych, w związku z tym już starszych nie chronią ich własne dzieci, więc tych dzieci oczywiście będzie mniej. I taką tezę tutaj pan profesor wysuwa. Więc myślę, że te takie trzy publikacje bardzo fajnie dopełnią ten temat, który tutaj próbowałam państwu przedstawić. Natomiast bo jest jeszcze ten trzeci punkt, na którym mi bardzo zależy i chyba Dominik tobie też, bo o tym też jak się tutaj rozmawialiśmy, to trzecie podsumowanie dotyczy tego, że i ja tutaj jakby to jest już moja taka własna refleksja, namysł nad religią w takim kontekście właśnie próby, bo zauważyłam, że większość właśnie takich publikacji religijnych, które dane mi było przeczytać, to była na przykład próba odczytania Starego Testamentu w
kontekście Nowego Testamentu, prawda? Na tym się opiera nasze chrześcijaństwo, które swój początek bierze w judaizmie. Natomiast ja sobie spróbowałam dokładnie w takim kluczu spróbować odczytać Nowy Testament, używając takiej prostej bardzo, takiej podstawowej wiedzy z zakresu ewolucji człowieka i tych właśnie zachowań pierwszych hominidów w Afryce, żeby spróbować zobaczyć, w czym religia, chrześcijaństwo, Nowy Testament wymyka się. W sensie, które aspekty zapisane na kartach, i nawet nie tylko Ewangelii, ale również Starego Testamentu, jakby zupełnie są niekompatybilne z tą dożnością, tą ekonomiczną, chciałoby się powiedzieć, z punktu widzenia ewolucji, dążnością gatunku ludzkiego do przetrwania i rozprzestrzenienia się po całym świecie, co zresztą się udało i czego jesteśmy świadkami, ponieważ wydaje mi się, że jest sporo takich miejsc. Oczywiście ja tutaj to zostawiam do namysłu, do dyskusji, też nawet dla siebie do tego też zachęcam, że rzeczywiście sporo takich zapisów, fragmentów, opisów biblijnych, no jako żywo naprawdę wydaje się, że nie mógł wymyśleć człowiek, który właśnie walczy o to, żeby przetrwać w tej takiej darwinowskiej selekcji naturalnej. Szczególnie, że takim właściwie takim, można powiedzieć, takim zdaniem wiodącym tutaj, myślę, że powinno być to kadosz, świętymi bądźcie, jak jestem święty, czyli innymi. I wydaje mi się, że cały Nowy Testament jest wręcz nasączony, jak tak zdjąć jakby z niego te wszystkie fragmenty, które gdzieś tam są jakoś odczytywane na zasadzie chociażby dziejów chrześcijaństwa, jest nasączony właśnie tą innością, czyli tym wyjściem z ewolucji, która ma się stać, no właśnie nie mamy się jej wypierać, nie mamy jej zanegować, tylko mamy ją wykorzystać jako jakąś taką trampolinę, żeby wznieść się do czegoś więcej. I właśnie o tym bym chyba powiedzieć, tutaj Dominik właśnie chyba mnie do tego jakoś namawiał. Ja chciałam to zrobić poprzez pewne odczytanie pewnych fragmentów Pisma Świętego, ale zanim w ogóle je odczytam, to chciałabym w ogóle też, czy nie wszystkim się pewnie uda, ale chciałabym zwrócić uwagę na pewne aspekty, które jako żywo zupełnie się wymykają koncepcji ewolucji, jeśli myślimy sobie o właśnie świecie semickim, w którym rzeczywiście powstaje Stary Testament i też później Nowy Testament. I który to świat jest nastawiony na bardzo konkretne prawo, już motyw prawa się przewija przez cały Stary Testament i przez Nowy, oraz w ogóle przez życiorys Chrystusa, w którym jakby szukamy tej doskonałości i Bożego objawienia, więc chciałabym o tym kilka słów. I chciałabym jeszcze o czymś jednym, zanim właśnie do tych fragmentów Biblii dojdę, bo w pewnym sensie uważam, że to, że religia powstała jako pewne narzędzie ewolucji, podobnie jak moralność, nie zmienia faktu, że można ją wykorzystać do czegoś zupełnie innego. I wydaje mi się, że właśnie religia chrześcijańska, filozofia chrześcijańska do tego właśnie zaprasza. I jakby wymyśliłam to na kanwie, tak właśnie tak roboczo troszeczkę na ten wykład, zastanawiając się, w jaki sposób mogłabym tę analogię zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że my bardzo często czegoś, co do czegoś było przeznaczone, jesteśmy w stanie wykorzystać do czegoś zupełnie innego. No nie wiem, popularny napój, to nie jest żadna reklama, można wykorzystać do odrdzewiania śrub, prawda? Zardzewiały. Pecherz pławny u ryb, który u ryb jako żywo jest narządem hydrostatycznym, dzięki któremu one mogą zawisnąć w wodzie na określonej głębokości, u płazów stał się płucami i tymi płucami my się nawet cieszymy, bo płuca mamy w spadku po płazach, a płazy mają właśnie je po pęcherzu pławnym u ryb. Natomiast kosteczki słuchowe, które posiadamy w uchu, wszystkie trzy,
pochodzą z łuków skrzelowych, które jako żywo rybom służyły do podtrzymywania blaszek skrzelowych, czyli były bardzo ważnym szkieletem dla narządu oddechowego, natomiast dla narządu wymiany gazowej. Natomiast dla nas to jest coś zupełnie innego i możemy się tym cieszyć, możemy z tego skorzystać, myśląc sobie, a nasi przodkowie używali ich do tego czy tamtego. Ja siebie przede wszystkim zachęcam do tego, żeby spojrzeć na właśnie na Nowy Testament, w ogóle na ten Stary Testament, ale przede wszystkim na Nowy, jako właśnie coś w rodzaju takiego wyniesienia się na jeszcze wyższy etap jakby myślenia o rzeczywistości i że do tego jesteśmy zachęceni właśnie poprzez to, że staliśmy się w którymś momencie naszej ewolucji istotami religijnymi. Wierszy już nie będę teraz przytaczać, natomiast nie wiem, na ile fragmentów Pisma Świętego wystarczy mi czasu, ale na samym końcu umieściłam taki slajd, który dla mnie w tej prezentacji jest jednym z najważniejszych slajdów. Kiedyś usłyszałam na jednym z wykładów na tezę w braci Dominikanów takie zdanie, że wcielenie, jeżeli do czegoś można by było porównać wcielenie, to że Stwórca, wcielenie, czyli jakby przyjście Chrystusa, przyjście Boga na świat w ciele, czyli wcielenie Chrystusa do jakby takiego obrazu, że malarz maluje obraz i w którymś momencie w ten obraz wchodzi. Natomiast wydaje mi się, że myśląc o tym, do czego my jako ludzie jesteśmy zachęceni poprzez to, że w taki sposób powstał nasz intelekt, w taki sposób mamy taki, a nie inny konstrukt mózgowia i też, że na tym wyrosła moralność i też religię, że w pewnym sensie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wyjść z obrazu, czyli w pewnym sensie zostaliśmy stworzeni poprzez świat. Tak? I poprzez to, jaki mamy konstrukt właśnie umysłu, że jesteśmy zaproszeni, ja tak odczytuję religię, do tego, żeby wyjść z tego schematu, z tego mechanizmu, który nas stworzył, nie dlatego, że on jest zły, czy jakiś niegodny, czy jakiś po prostu wybrakowany, tylko że jest coś jeszcze bardziej i właśnie tak ja otwieram w pewnym sensie w tym momencie jako biolog, jako ktoś, kto się namyśla i ewolucją i też Pismem Świętym, że to jest jakieś takie zaproszenie do tego, żeby wyjść ponad to. I ja jako argument tej tezy chciałabym przytoczyć dwa fragmenty. Chciałabym przytoczyć fragment, boję się, że go zgubiłam, więc powiem go z pamięci. Jest taki fragment w Mateuszu, bo w ogóle te fragmenty, które wybrałam do pewnej takiej analizy, może kilka dla przykładu zrobimy, fragmenty, które wybrałam w kontekście właśnie Ewangelii Mateusza, ponieważ to Mateusz kierował swoje słowa do Żydów, do tych, którzy znali doskonale i którzy wręcz jako cywilizacja rozwijali się na kanwie Starego Testamentu, w którym rzeczywiście pojawia się obraz Boga plemiennego, w którym rzeczywiście jakby czuć ten ryt plemienny, oczywiście nie wszędzie, bo na przykład prorocy zupełnie w swoich tam księgach wybiegają bardzo mocno. Skoro są rzeczywiście to pisma prorockie, to muszą wybiegać, ale rzeczywiście wydaje mi się, że najciekawszy właśnie w takim kontekście właśnie próby analizy są właśnie fragmenty Ewangelii Mateuszowej i one są kierowane do Żydów, czyli do ludzi, którzy żyją prawem, którzy tym prawem uregulowali sobie społeczność. I to prawo naprawdę funkcjonowało w taki, a nie inny sposób doskonale, że gdzieś oni naprawdę dokonali pewnej rewolucji cywilizacyjnej. Natomiast zanim to właśnie zrobię, to chciałabym jako taki właśnie argument do tej tezy, którą tutaj postawiłam i tym obrazem Del Caso zobrazowałam. Jest taki fragment Mateuszu, gdzie jest taka zachęta, żeby człowiek, jeżeli coś robi dobrego, czyli myślimy sobie o zachowaniach altruistycznych, żeby tego nie pokazywał przed ludźmi. Ja myślę, że to jest bardzo ważne zdanie, ponieważ
Właśnie, żeby zdobywać kolejne poziomy hierarchii w grupach, trzeba było się pokazać. Trzeba było niesamowicie zainwestować w ten aspekt, czy ktoś dostrzeże to, co mam sobą do zaproponowania, żeby w pewnym sensie w takiej grupie awansować, albo być docenionym, albo żeby coś wygrać i tak dalej, i tak dalej. Czyli niesamowita taka właśnie, te pierwsze intelekty ludzkie były nastawione na to, żeby coś po prostu zewnętrznie zaprezentować. I nagle nas Pismo Święte zachęca do pewnego ukrycia. W pewnym sensie też ten Bóg, którego znamy, ten Bóg Kadosz, czyli ten inny Bóg, ten święty Kadosz, bo inny, jest Bogiem ukryty. I rzeczywiście właśnie ten taki fragment Mateuszu, gdzie niech nie wie twoja prawa ręka, co czyni lewa, a Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Ten cały taki kontekst, na pewno Państwo kojarzycie. Natomiast ja bym tutaj chciała przeczytać, zacytować tekst, który mnie szalenie, chyba najbardziej spośród takich tekstów właśnie, tekstów świętych Kościoła katolickiego inspiruje i się podoba i ja się po prostu regularnie nad nim namyślam. Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy, spełniony w ukryciu z pragnieniem, by o nim nie wiedziano, niż tysiące innych z pragnieniem pokazania ich ludziom. Czyli proszę zobaczyć, że Jan od Krzyża idzie jakby w tym kontekście właśnie ewangelicznym, że niech nie wie twoja prawa ręka, co robi lewa, niech twoje uczynki właśnie nie będą gdzieś tam widoczne. I teraz dalej. Kto bowiem z najczystszą miłością pracuje dla Boga, i to jest chyba moim zdaniem jakby rzecz w ogóle fantastyczna, kluczowa i mnie po prostu powalająca, nie tylko nie chce, by to ludzie widzieli, lecz nawet nie pragnie, by sam Bóg o tym wiedział. Czyli to już nawet nie jest to, że a Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. I owszem, choćby się Bóg o tym nigdy nie dowiedział, on nie zaprzestałby spełniać nigdy tych czynności z tą samą radością i miłością bezinteresowną. Ja gdzieś mam takie poczucie, że ten fragment jest taką kwintesencją chrześcijaństwa, która w pewnym sensie głosi to, że owszem, twoje ciało, twoje zmysły, cały twój konstrukt jest z tego świata i on taki, a nie inny sposób funkcjonuje, w takim konstrukcie powstałeś, ale jesteś zaproszony do tego, żeby po pierwsze wejść w relację z Bogiem, czyli by nie mieć Boga po to, jak właśnie to działo się w tych pierwszych populacjach ludzkich, żeby Bóg był sługą na potrzeby, właśnie na potrzeby, no właśnie, żeby się nie bać śmierci, żeby Bóg coś dał, te ofiary, które były składane, no właśnie, a Bóg, który odda tobie i tak dalej. To myślenie, wydaje mi się, ono było bardzo mocne w pierwszych religiach. I nagle my jesteśmy zaproszeni do Boga, który ma nie być kimś, kto coś daje, ale kto daje siebie i właściwie kto liczy na to, że człowiek nie będzie chciał czegoś od Boga, ale właśnie Boga. I co więcej, nie po to właśnie, żeby coś otrzymał, tylko że chce być jak Bóg, w takim sensie chce tak myśleć o świecie i tak służyć światu, w jaki sposób by chciał to Bóg. I wydaje mi się, że właśnie osoba Chrystusa to jest taki wzór, jakimi mamy być, bo to nie jest z tego świata. Tam Chrystus pokazuje, że władza Jego to jest władza umywania nóg, czyli coś zupełnie odbiegającego od władzy, jaką my sobie możemy tutaj wyobrazić. Dlatego ten cytat jest dla mnie właśnie z Jana od Krzyża szczególnie ważny, bo wydaje mi się, że on jest takim już ukoronowaniem myśli ewolucyjnej. W związku z powyższym gdzieś do niego tutaj chciałam nawiązać i jakby też nim jakby tak przypieczętować ten wykład, że wydaje mi się, że chrześcijaństwo właśnie daje coś więcej, bo pewne aspekty chrześcijaństwa zupełnie się nie wiążą. Nie da się ich wytłumaczyć aspektem ekonomii doboru naturalnego. Natomiast tutaj jednym z fragmentów właśnie z Mateusza jest fragment sądu ostatecznego. Jakby też proszę zwrócić uwagę, że gdzieś taką ideą wydawałoby się, która przyświeca człowiekowi, który ma być kimś bardziej, to jest idea, żeby się zatroszczyć o podstawowe sprawy, czyli o podstawowe problemy albo pragnienia ludzi wokół,
prawda? Tutaj jest ten, bo byłem głodny, bo byłem spragniony. Oczywiście jakby teologicznie na mnóstwo sposobów jest ten fragment analizowany, od takiej najbardziej przyziemnej części, po takie najbardziej duchowe, ale wydaje mi się, że on jest na przykład ważny, bo żeby rzeczywiście człowiek mógł spełniać swoje potrzeby duchowe, mógł je jakby realizować, to te podstawowe potrzeby cielesne muszą być spełnione. Oczywiście to jest bardzo istotne, co to znaczy podstawowe. Tak? Czy rzeczywiście potrzebuję aż tyle, ile mi się wydaje, więc można to w takim kluczu odczytać. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich fragmentów właśnie w Mateuszu, gdzie Mateusz wręcz prosi ludzi, żeby nie byli aż tak przyziemni. Jest ten fragment na przykład, lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, kiedy nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Czy jakby Mateusz wielokrotnie wskazuje, że ta dbałość, nadmierna dbałość o przyziemność, czyli można powiedzieć o byt doczesny, czyli o to zaangażowanie w walce właśnie o przetrwanie, że może po prostu człowieka tak pochłonąć, że zupełnie nie wykorzysta tego swojego potencjału, który w sobie nosi, a który zupełnie jest potencjałem transcendentnym. I jakby tutaj też wyświetlając te fragmenty, ale też właśnie tutaj zachęcam Państwa, żeby tak usiąść i właśnie się przyjrzeć, że jest mnóstwo takich fragmentów, że uczniowie czegoś chcą coś zyskać, na przykład tam właśnie tutaj Piotr, że już tutaj pokazuje, co stracił i co już myśli o zysku. I jakby cały czas jest w pewnym sensie przez Chrystusa tak pacyfikowany na zasadzie, że jest coś ważniejszego, że ty jeszcze tego nie widzisz, ale zobaczysz i tak dalej, i tak dalej. Że jest właśnie ta konfrontacja właśnie bogactwa z duchowością i to u Mateusza niesamowicie wybrzmiewa. Ja czuję, że już nie mam czasu, w związku z powyższym nie wiem, czy powinnam. Po prostu zachęcam Państwa, żeby właśnie usiąść, właśnie szczególnie właśnie nad tekstem Ewangelii Mateuszowej i zobaczyć, jaki jest zgrzyt, jaki jest... I tu nie chodzi o to, że jakby religia jakby wychodzi przeciw naturze, tylko wydaje mi się, że to jest właśnie to, że religia wychodzi nad naturę. Że można być przeciw naturze, ale można być też nad naturą. I że moim zdaniem jakby to jest takie strasznie kluczowe w namyśle naszej refleksji, co jest przeciw naturze, a co jest nad naturą. Bo sporo jakby tego, co możemy wybrać, jeśli chodzi o nasze wybory, w ogóle sam fakt, że my możemy wybrać, że mamy jakąś wiedzę o świecie, już jest czymś wielkim. Te słowa Chrystusa, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli ta zachęta do przebaczania, jest jej bardzo dużo właśnie w Mateuszu. Tak? Że akurat, co zauważyłam, w ogóle fragment Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, pochodzi z Łukasza. W Mateuszu Chrystus tych słów na krzyżu nie mówi, a pod krzyżem naprawdę słyszy straszne rzeczy na swój temat. Natomiast jest rozmowa z Piotrem, który jest zachęcony do przebaczania. Jakby się chciało po prostu pomyśleć, że gdzieś to, co nas usprawiedliwia, jest bardzo mimo wszystko ograniczona wiedza o świecie, no bo nasze zmysły są ograniczone, ale znowu z drugiej strony, co nie znaczy, że nie mamy możliwości wyboru w tym, do czego mamy w ogóle dostęp, że to jest jakby w takim sensie i że jakby tutaj możemy wybierać w taki sposób, żeby współtworzyć świat razem z zamysłem jego Stwórcy i wydaje mi się, że właśnie o tym jest religia i że to narzędzie religii, które powstało wcześniej w taki sposób, jakby, że to jest jego jakby dalsza ewolucja. Wydaje mi się, że to chyba tyle bym mogła powiedzieć, bo już czuję, że nie mam czasu i dziękuję Państwu za to, że mnie wysłuchaliście w tym dosyć długim wykładzie.